Kanał sportowy. Tu jesteśmy na Ty. Zdążył w ostatniej chwili, ale jest. Witajcie moi kochani, zapraszam na hate park z Dawidem Ogrodnikiem. I chcę powiedzieć, że ten, ten program, ten hate park, te rozmowy są też dla nas po to, żebyśmy sami spędzali, spełniali swoje marzenia, i taka rozmowa z Tobą. Która trochę potrwa dłużej niż jak na chwilę się spotkaliśmy w aptece czy, tak. czy nawet na premierze Royce Millenium. Bo zacznę od takiej deklaracji, z którymi się pewnie spotykasz często, że Ty jesteś dla mnie aktorem wyjątkowym. Jesteś aktorem, na, dla którego się idzie do kina, żeby go zobaczyć, co on wnowu, znowu wymyślił, jak się, jak się wcielił, jak zbudował rolę. Właściwie, no oczywiście, fabuła i, 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 i reszta historii też jest ważna, no ale, ale ty jesteś dla mnie właśnie takim aktorem totalnym, które role są tak poruszające. Wiesz, czy ostatnia rodzina, czy Johnny, którego widziałem, nie chcę powiedzieć, że niezliczoną ilość razy, ale właściwie co roku y, oglądam y, Johnnego i dzisiaj na pewno chcę porozmawiać, czy o y, też jestem Bogiem, czy o y, oczywiście chcę się lat żyć. lat temu już. Tak, wiem. O, tych, o tym, jak ty te role budowałeś, na pewno myślę, że widzowie też będą chcieli porozmawiać, ale jako, że jesteśmy w kanale sportowym, a znam również twoje sportowe pasje, to chciałem zacząć od sportu tylko na sam początek, ponieważ spotkaliśmy się i teraz można cię oglądać na Netflixie, w rojście milenium. to chciałem cię zapytać przy budowie roli, ról, tylu, tylu fantastycznych... Czy łatwo, czy trudno jest wrócić do roli do kogoś, bohatera, którego się grało, mimo że w każdym z sezonów Roysta twój bohater jest na innym etapie. Raz jest z żółtodziobem, później już jest obrośniętym w piórka naczelnym, a na końcu w milenium no, ma już zupełnie inną rolę walczącego ojca. Czy to łatwe, czy, yy, czy równie trudne jak zbudowanie od zera? Szukam analogii sportowej i wydaje mi się, że to jest właśnie jak z komentowaniem trochę. Znasz kogoś, jak startował. Potem znasz go, jak Dorósł już jest takim ukształtowanym piłkarzem. I czasami towarzyszycie mu jako komentatorzy, kiedy już kończy swoją karierę jesteście w całym przekroju jego. Myślę, że to jest bardzo. bardzo Podobne odczucie, dużo w tym sentymentu e, historii zdarzeń i, i nie inaczej było przyrojście. Przy kończąc miałem takie odczucia, że zamknęliśmy jakiś rozdział historii, rozdział życia też jednocześnie kawał kina, kawał znajomości, bo, bo też się narodziły tutaj i się, i się zawiązały jakieś takie przyjaźnie, E, w, powiedziałbym nawet e, w stosunku do Andrzeja jakiś, jak, jakieś większe uczucie, e, mogę powiedzieć śmiało, że kocham tego gościa, e, i, 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 i było to e, bardzo, bardzo duże, taki, takie trudne to były uczucia przy, właśnie w tego dnia, kiedy się spotkaliśmy na, pre, na, na premierze, a dla nas to było jakieś ostatnie spotkanie. To, to czułem z jednej strony dumę i radość, a z drugiej strony smutek i takie poczucie, którego nie, miał, nie miałem przy filmie nigdy, że zamykam jakiś też duży rozdział swojego życia, po prostu takiego prywatnego. A czy zaczynając Roysta, ty już wiedziałeś, że w perspektywie są trzy sezony i że ten bohater będzie ewoluował i że, to, że wy tym trzecim sezonem domkniecie tą historię. Bo wiesz, najgorsze, co w lubianych serialach może się zdarzyć, to takie ciągnięcie w nieskończoność i odcinanie kuponu. Już nie ma pomysłu, ale za fajny jest projekt, żeby go kończyć. A wy zakończyliście absolutnie... Domykając wszystkie wątki i że nie, stawiając absolutnie kropkę na tym. Zacznę od początku. Pierwsze moje spotkanie z Jankiem to było na Mokotowie w, na pizzy. Janek przyniósł jakieś tam właśnie strzępy scenariusza i mówi: robimy film. Przeczytaj, naniesiemy poprawki, zaczniemy rozmawiać. I początkowo był to film pełnometrażowy. Zamkniętym, powiedzmy, w dwóch godzinach i nie było żadnej perspektywy, że to będzie w ogóle jakiś serial. Natomiast nikt wtedy chyba nie chciał tego kupić. Jakieś, jakoś się to rozciągnęło w czasie i, i konkretne, i potem, i potem się to. Rozbudowało. Chyba pojawił się wtedy już Kasper Bajon jako scenarzysta i Janek Holubek jako współscenarzysta i razem zaczęli tą historię rozpisywać. No i wtedy dopiero pojawił się format serialu, ale nie było żadnej takiej myśli wiążącej na trzy sezony. Absolutnie nie było to był jeden sezon, myśleliśmy, że koniec. Pojawił się drugi, ale wiedzieliśmy już natomiast, że trzeci sezon będzie tym ostatnim. I myślę, że słusznie, bo nie było sensu. No, sam widzę, oglądam niektóre seriale i widzę, jak kolejny sezon ja tracę sympatię, tracę za, zaangażowanie, chociaż nie, nie zawsze tak jest. Długo pamiętam z Homelandem wytrzymałem. Tak. Um, świetny serial, ale chyba przy piątym czy którymś tam sezonie już się faktycznie poddałem. Um, ale też zdarza się, że świetny jest pierwszy sezon, drugi już. Już drugiego nie chce się tak oglądać. Ja pamiętam pierwszy sezon Black Mirror, po prostu byłem zachwycony. Drugi po prostu nie mogłem oglądać, już nie wróciłem do trzeciego i, i, i tak dalej, ale, ale pierwszy, pierwszy mnie totalnie porwał. Tak jak teraz mnie porwał DBR od razu dwa sezony musiałem od razu zjeść, no bo to jest zdanie bardzo pyszne. A Breaking Bad, prawda? Umieli ładnie skończyć, ale Staj. po zakończeniu, bez ciągnięcia, bo na pewno byśmy tych bohaterów chcieli jeszcze dalej oglądać, zrobili, e, zrobili prequel właściwie, czyli Better Call Saul. To chciałem zapytać jeszcze, zanim przejdziemy do sportu, czy e, dałbyś się namówić i czy chciałbyś e, zagrać e, jeszcze raz któregoś ze swoich bohaterów filmowych w e, prequelu lub Sekwelu. Ja wiem, że oczywiście to A, na nie. pewno nie dotyczy John'ego, czy, czy chce się żyć, czy nawet jestem Bogiem, bo to są, to są zamknięte Ty. historie. Ale czy w innych bohaterach polubiłeś na tyle, że na przykład chciałbyś, żeby zrobiono sequel? Ja ich wszystkich lubię. To nie jest tak, że czasami się kończy film, mówię po prostu nie. Mam jakieś takie prywatne myśli i odczucia związane z tym, że no nie chciałbym na przykład tak odczuwać albo tak patrzeć nie wiem intensywnie na niektóre sprawy albo takie od, przede wszystkim odczuwać bo z tym się wiąże jakby z dawką emocji albo jakiejś problematyki mam takie po skończonej pracy mam takie uf dobrze że ja tak nie mam na przykład nie ale, mm, ale nie, nie mam tak żebym chciał do jakiegoś szczególnie wrócić zawsze zamykam sprawy filmowej i do nich nie wracam. Często już jak są konferencje na drugi rok, to już często mam tak, że proszę o przypomnienie, nawet jak miał, moja postać miała na imię i nazwisko, bo często to są dwa lata później i ja jestem w jakiejś innej historii. Najgorzej jak jestem w ogóle w przygotowaniach do czegoś, to ciężko mi się przełączyć na moje czasami już myślenie, bo bo już jestem w trzech miesiącach inaczej, już patrzę na rzeczywistość, inne mam Zaprogramowane odruchy w ciele, w odczuciach, w reakcjach i ciężko mi wtedy wrócić do czegoś, ktoś mi mówi, no ale jak ty to ten, jak ty ten? I tak jest takie, dwie osoby walczą ze sobą i tak czasami wychodzi. Yy, czasami wychodzi, że głupio po prostu, że ja czasami wracam do mówię, co ja nawet nie wiem, co ja tam mówiłem. Co ja? Co ja próbowałem w ogóle? No jest takie podwójne wchodzenie w jakąś rolę i to jest straszne. Yy, bo zawsze chce się mieć taką przyjemność też ze spotkania z kimś i, i, i wiadomo jaki jest wywiad i tak dalej, chce się opowiedzieć coś ciekawego, a, a często jesteśmy przez to, że yy, intensywnie pracujemy, no to yy, jesteśmy w takiej właśnie podwójnej, czasami nawet potrójnej roli. To żeby przejść do sportu, wyczytałem, że... Wspomniałeś zresztą Andrzeja Seweryna. Jeszcze od niego dopytam o waszą współpracę, ale najpierw chciałem zapytać, że, żeście się e, zgadali, że macie wspólną pasję, czyli tak. NBA. Ty nawet okay. jesteś w czapeczce Chicago Bulls, Ja też, bo wiedziałem. Znaczy nie, nie umawialiśmy się, broń tak. Boże, ale, ale jedyną, jaką mam e, z Air Jordanem m, m, i że mu spoilerujesz e, wyniki. To, leczu, o, tak, tak spoiler, on nie ogląda. Spoilerowałem, bo sam teraz... Wypadłem z NBA trochę jeszcze z Sochana i sprawdzałem co się tam z tym klubem, z klubem dzieje. No, Chicago no, to moje dzieciństwo i takie, taki oglo, ogromny sentyment do no, zbierania na pierwsze gazetki z, w kioskach na, na, z plakatem wielkich, pamiętam, chicagowskich byków. Więc do NBA i do koszówki w ogóle mam, mam z tym sportem wiele wspomnień takich z dzieciństwa, takich z poszukiwania pasji, z poświęcania się czemuś, właśnie ze zbierania. Potem to zbieranie przecież było wielo e, tematyczne, tak, no bo czasami gdzieś się znalazło jakąś złotówkę w kieszeni, nie wiem, jak się pranie wrzucało. Albo zbierało się, tacie podkradało, butelki się Właśnie, mu sprzedawało. W książce koniec gry, tak? tak Miałem o to tak, zapytać. Czy to prawdziwa tak. historia, że tacie podkradałeś butelki z piwem? tak Oczywiście, dosta wielokrotnie dostałem za to w pierdziel za to, że nie ma żadnej butelki w domu. Ja tylko co było, to sprzedawałem i zbierałem, bo na tamte czasy ten magazyn kosztował, ten, który wszedł, NBA Action, to, to kosztował 5 zł, chyba. 40 groszy, ja pamiętam, jak miałem 5 zł. Myślałem, że on kosztował 5 zł. Poszedłem do kiosku, pani mówi, że 5,40 i mi brakowało. Mówię, to co, Dave, co robisz? A ja mówię, dobra, idę po te dwie butelki, które zostały i, i, i idę je sprzedać. No i tak miałem ten plakat. Piękne czasy, no. NBA. To w związku z tym chciałem ci zrobić taką szybką ankietę, błyskawiczną. Mam dwie. Ta pierwsza dotyczy właśnie NBA. Nie, niekoniecznie. Koszykówki w ogóle. Ulubiony koszykarz? No chyba zostanę przy no Jordanie, tak. Ulubiona drużyna? No Chicago Bulls. Kto jest, właśnie trochę odpowiedziałeś, kto jest według ciebie koszykarskim gołtem? Jordan, Lebron czy może ktoś inny? Nie, no dla mnie Michael bezkonkurencyjny był. Widziałeś w ogóle ten The Last Dance? Oczywiście. Ten, 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 ten serial? Jeden z najlepszych w ogóle dokumentów tak. sportowych. Sportowo wymiatał, jeżeli chodzi o poziom narracji, napięcia, montażu i no świetnie zrobiony. Wyjazd na mecz NBA do Nowego Jorku czy do Los Angeles? Byłem w Nowym Jorku na meczu Knicksów, więc, a w LA byłem jak, jak, jak był hokej, więc do LA. Chociaż nie lubię LA. Kupujesz koszulkę obecnie grającego zawodnika NBA. Kogo Kupiłem. wybierasz? Wybrałem Scottiego Pippena. A, to nie, to nie z, obe to nie z obecnych. A, no, tych, a, teraz, Czulka nie. była obecna, więc... A, no tak. a, z obecnych? Z obecnych, z obecnych. Yy. Hmm. No jest ich paru. Hmm. Nie, Janisa chyba bym nie wybrał. Tego małego, co jest rekordzistą, co rzuca tak wspaniale za trzy... Mm, nie wiem, wziąłbym kogoś takiego. Ja uwielbiałem rzucać za trzy. Trafiałeś, tak? Tak, uwielbiałem zawsze no, ten, i Hornasek, i jeszcze z jazzmenów, jeszcze. E, nie wiem, kogoś, z, no może niego za trzy, tylko wypadło mi nazwisko. A ja byłem zawsze, bo ja właśnie nie umiałem rzucać, nigdy nie umiałem rzucać, natomiast wysoko skakałem, zbierałem i byłem Denisem Rodmanem. Tylko w czasach, kiedy on grał jeszcze w Detroit Pistons, potem się wyrobił bardzo w Chicago. O, a Pistonsi wtedy mieli taką... Bad boys. Bad boys. To jeszcze szybko. Tak, nie. Jeremy Sochan zrobi w NBA większą karierę od Marcina Gortata. A daj mu Panie Boże. Denver Nuggets obronią mistrzostwo. Nie obronią. Kto jest aktualnie najlepszym zawodnikiem NBA? O Boże, mówię, wy, wypadłem z tego. Mm. Może. Nie, nie wskazałbym Lebrona ani, nie wiem, kto był poprzednio MVP, ale jest ich paru takich wielkich centrów. Ka każdy ma coś w sobie, no Kevin Durant. Też jest świetne, ale jednak jest zbyt dużym indywidualistą, żeby tworzyć kolektyw. Eee... Ciężka decyzja. To szczerze mówię, no wypadłem teraz mocno, bo tego sezonu nie śledzę. Eee... Nie wiem, to to zostanę przy Janisie w takim razie. Dobrze. To ostatnie pytanie. Zawodnik NBA, którego żałujesz, że nie mogłeś zobaczyć na żywo? No, to wiadomo, Chicago całe. A, Jordan, I Jordan, tak. tak. To tak jak nie byłem, Żałuję, że, nigdy, że już nie pójdę nigdy na koncert um, Michaela Jordana. I jak zrozumiałem właśnie, że, te, 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 że to życie się w ogóle kończy i że te postaci gdzieś tam po prostu zwyczajnie ludzko umierają, to postanowiłem już sobie nie odpuszczać, właśnie. I teraz właśnie przed chwilą kupiłem bilet. Na, zawsze marzyłem, żeby zobaczyć na żywo, jak dyryguje Sir Simon Rattle. I kupiłem jeszcze wczoraj. Patrzę, o jest! Grają w, w, w Berlinie. W maju mają koncerty, więc się wybieram. E, koszykówka, ale też piłka nożna, no bo grałeś na podwórku. E, A, i, tak. I w książce zresztą piszę, że te podwórka puste, nikt nie siedzi na ławkach, nikt nie tak. gra. Wszędzie tak. Dzisiaj... zakazy w gry w piłkę. Tak, dzisiaj te podwórka wyglądają zupełnie. Inaczej. I oglądając przed programem Twoją ostatnią wizytę u nas, u Małgorzaty do Magalik, w nich gadają, tam opowiadałeś, czy właściwie wyszło z rozmowy z Wami, że czytałeś jej książkę Kuba tak. o Kubie Błaszczykowskim. Tak. I powiedz, czy to jest historia, bo nie wiem, czy widziałeś dokument taki na razie, Kuba na, na Amazonie, dokument mhm. o Kubie. Mhm. Zaczynam, tak. Czy to nie jest historia filmowa, powiedz? Czy, czy, czy to nie byłby dobry bohater po prostu filmu, Fabularnego? Nie wiem, jakby to opowiedzieć. To by trzeba było się zastanowić. Na pewno jest tam jakaś dramaturgia w, w, w jego życiu. Jak myślę, w większości z nas ta dramaturgia jest, tylko gdzieś indziej, gdzie indziej są przesunięte, przesunięte akcenty, więc ale. Znam wiele fantastycznych książek, historii, które pomimo tego dramatyzmu bardzo ciężko opowiedzieć okiem filmowca i stworzyć bardzo ciekawy scenariusz. Chociażby, nie wiem, polskiego naukowca, który wymyślił albo wydestylował naftę, tak? Pierwsze, pierwsze operacje wieczorne były robione w Polsce. Nafta została wymyślona w Polsce i, i pierwsze. Oświetlenia wieczorne, przydrożne były też w Polsce tak robione. I, I też to jest historia niby fantastyczna, a też bardzo ciężko ją opowiedzieć, więc to różnie bywa. Natomiast kuby książkę przeczytałem i to był mój pierwszy kontakt, chyba właśnie z Małgosią Domagali, drugi, bo wcześniej robiliśmy pisany wywiad i miałem do niej numer i wiedziałem, że że była autorką tej książki. Właśnie napisałem do niej SMS. -a. Po przeczytaniu, pamiętam mi, na, na wakacjach czytałem, napisałem napisz Kubie. Że... Mm, e, I to i coś tam powiedziałem, co miałem wtedy na myśli, i żeby przekazała i faktycznie przekazała. No. I chciałem się tu zapytać o, bo naj, pewnie najtrudniejsze w tym filmie o Kubie nie byłyby wątki oby, obyczajowe z jego życia, tylko trzeba by też. Pokazać jakieś fragmenty meczów, i to jest najtrudniejsze, jak przełożyć. Yy, czy, czy uważasz, że da się do, zrobić w ogóle dobry film o piłce nożnej, yy, o sporcie, gdzie yy, ta inscenizacja mhm. zawsze będzie gorsza niż to, co było w rzeczywistości? No, po prostu sport jest tak fantastyczny, pisze takie scenariusze, że nie da się tego podrobić filmowo, i zawsze to wypada, tak trochę mam wrażenie, nie, nieudacznie. Może jeszcze walki bokserskie wypadają fajnie. Mhm. W kinie, ale, ale piłka nożna, czy wziąłeś dobry film o yy, piłce nożnej, czy nawet o, y, o koszykówce czy futbolu amerykańskim, gdzieby sceny same sportowe były wiarygodne? Yy, wiarygodne są tylko w prawdziwym sporcie. No faktycznie patrząc na historię kina, jeżeli chodzi o sporty, to faktycznie Cinderella Man... Jako film bokserski no, był na pewno fascynujący te walki były pokazane też spektakularnie. I myślę, że akurat boks jest najbliżej. No, za chwilę się dowiemy, jak to w Polsce zrobili koledzy, bo przecież wejdzie film o kuleju. A właśnie. Tak, więc, więc to zobaczymy. Mieliśmy jakąś próbkę, bo przecież były filmy piłkarskie. Nie mówię o tych klasykach, tylko o tych współczesnych jakiejś, jakiejś próby. Tego od, odzwierciedlenia i one różnie też, różnie też wychodziły. Sam byłem niedawno zaangażowany w to, bo zacząłem pisać scenariusz przez, przez moment o, o piłce nożnej, o, o takiej historii młodego chłopaka, adepta, który próbuje się dostać na, na, na szkolenie czy na, na te, nie, nie eliminację, tylko jak chcesz się dostać, to jeździsz na, nie na obozy, zapraszają cię na na testy, który jeździł na testy, taka historia warszawska, ale w sumie uniwersalna. No chłopak w strucie, powiem, chłopak jeździł na testy, to jest niestety prawdziwa historia. No i trenował w Warszawie, w różnych miejscach w Polsce i, 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 i jakiś tam pan mu powiedział, że jak przyjedzie, no to on załatwi tam był propozycja, że Ajax na, teksty, na testy, ale że w końcu skończyło się na Portugalii że oni tam pojadą, no i pojechali na te testy, no i okazało się, że tam żadnych testów nie było, a potem na samym końcu tej historii okazało się, że, że, no, że on taką szukał bardzo wielu młodych chłopaków. Mhm. Plus jakieś takie akcje, że nie wiem, wykupywali stadion poboczny w Legli i mówili, że, że tam będą testy. Rodzice przyjeżdżali, kupili, oni wcześniej szli do sklepu Legi kupowali sobie dresy, wynajmowali za parę tysięcy ten stadion poboczny. Dawali im wszystkim dyplomy i mówili tak, ten się nadaje. Ten się. No, taka ściema szeroko pchana na skalę polską i myślę, że tak się dzieje sam zacząłem jeździć po Polsce, po klubach po Śląsku Wrocław w, byłem też w w, szkół, w byłem też w, w Wisle Płock, jeszcze jak była w Ekstraklasie i tam też rozmawiałem z ludźmi i, i no i ta i ta piłka nożna, jak się ją tak researchuje, jak ja ją researchowałem przez parę miesięcy zaledwie, no to robi ogromne wrażenie, przerażające wręcz bym powiedział. Tak, o tej stronie rzeczywiście, wiesz. Rodziców, rodziców jest... też, ale też działaczy, układów. To się tego tak nie, nie rusza się, bo to trochę jakby się właśnie chciało ruszyć, mam wrażenie, tak jak obserwuję inne zjawiska, jak próbuje się zmienić, no nie wiem, politykę, jak się próbuje zmienić wszystko, co jest jakby dużym biznesem, no nie wiem, tak jak w UEFA konkuruje z teraz tą Superligą i ktoś próbuje się w tam w to wszystko wrzucić, żeby zrobić swoją ligę, żeby ta kasa nie, nie szła cały czas do UEFA. no to widzisz, jakie to jest trudne, jak jest to wielowątkowe, jak już od takiego ja się spotykałem z, z większością takich prospektów, piłkarzy z, z Polski, ty, tych młodych. No to wszyscy mają kontrakty popodpisywane już z Uspinim, Zachawim, że on ma swój, swoją siatkę na Europie, gdzie wszystkich tych najbardziej. Obiecujących piłkarzy już im płaci jakieś pieniądze, żeby w razie czego, to tak samo jak z Neymarem, że on miał podpisany kontakt tam w wieku z nim, nie wiem, 10 czy 12 lat. To się wszystko dzieje. To jest bardzo skomplikowane. Niestety, bardzo gdzieś tam, moim oglądem, smutne to wszystko bardzo w tym świecie piłkarskim jest. Ale to powiedz, będzie dalszy ciąg tego scenariusza i tego projektu co, to było tak, że to było pisane na podstawie książki, która powstała. Nie chcę wchodzić w sprawy biznesowe, które się podziały jakby poza, poza mną, ale ten układ, który tam funkcjonował, który mnie zatrudnił, żebym zaczął tą historię gdzieś tam pisać, on się gdzieś tam rozpadł. Natomiast sama historia i to, co ja wtedy powiedziałem. Mam co robić, jak, to, jak nie wyczyścicie tego ze sobą to ja y, odstawiam to na chwilę. I oczywiście i, i myślałem o tym, jak to, jak to pokazać, żeby ten futbol właśnie był atrakcyjny. Nie chcę mówić, że, że mi się akurat by to udało, ale, ale myślę, że to dużo, ym, duża taka praca operatorska, właśnie wymyślaniem konceptu. Miałem jakieś takie przeczucia zaledwie, bo właśnie zobaczyłem, jak jeden odcinek Deber został zmontowany na zasadzie, jak przybliżyć widzowi ym, y, odczucia, które ma kucharz, który Gdzieś predysponuje do, do gwiazdki Michelena. I on był bardzo cięty, bardzo szybki był ten montaż, bardzo dynamiczny. I po 25 minutach, bo ten format jest krótki, po 20, minut, po 20 paru minutach takiej siekanki, kiedy to się zatrzymało, zrozumiałem, że im się to udało. Że ja, jako widz, mówię oczywiście subiektywnie, bo mówię o, o sobie jak się to zatrzymałem, miałem takie dokładnie. Pomyślałem, teraz fajka, uspokoić się i wrócić do, do oglądania dalej. Więc pomyślałem, że, 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 że świetnie to przenieśli na ekran, i cały czas się nad tym zastanawiam, bo to wiele tam rzeczy bardzo dobrze zafunkcjonowało. To czekamy w takim razie, bo wiesz... Taki... To zostało, to zostało. Ja nie wiem, czy, 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 czy ci ludzie jeszcze będą chcieli, żebym ja to pisał. Ja nie wiem, czy to jeszcze bardzo to ciekawe jest I, i, i fajnie to byłoby researchować dalej i oprócz tych ludzi, których poznałem i poznałem te negatywne historie, oczywiście jest szereg fantastycznych osób i myślę, że to tak jest w każdym, w każdym, w każdej dziedzinie, czy to sztuki, czy to sportu, czy to religii, kościoła, i tak dalej, która jest po prostu zwykłym biznesem. Wszystkie postawy tam się, jakby wiesz, odbijają, jak w lustrze, i po prostu pytania, jak to, jak to ułożyć, żeby, żeby to była właśnie ciekawa historia. Tak jak historia Kuby, którą nie trzeba jej przedstawiać, bo myślę, że, że jest szeroko znana i, i można ją oglądać właśnie na Amazonie. Um, A Kuba świetny gość jest. Tak. Pomyślałem, że im będziesz e, głębiej kopał, e, robiąc research, tym do więcej patologii się dokopiesz i, i, i może warto, żeby ta historia powstała, bo to będzie taki. Rozumiem, że to się nie zapowiada raczej na e, komedię, ale taki drugi piłkarski poker, czyli jedyny mm. autentyczny film prawdziwy o, o polskiej. Piłce. No nawet na tych szczątkach, które miałem, to już było na tyle ciekawe, że warto było, było to ruszyć. Oczywiście każda historia trudna, którą się rusza, to... Zacząłem pisać jeszcze taki właśnie scenariusz, taki miałem pomysł, znaczy on nadal istnieje, bo, bo to jest świetny, teraz wydał książkę, drugą część. Krzyszto, Krzy, Krzysiu, o Jezus, Krzysiu, przepraszam Cię, że wypadło mi nazwisko Twoje z głowy. Krzysiu, no nic, pozdrawiam Cię, ale wydał już drugą książkę. Trzymam za niego kciuki, bo już wychodzi niedługo na wolność. Jest wspaniałym gościem i napisał e, pierwszą książkę, przeczytałem drugą jeszcze nie, ale na podstawie pierwszej zacząłem pisać historię jego życia. Poznałem go w więzieniu, jak się dałem zamknąć na jeden dzień, w sensie, żeby, e, żeby zrobić taki eksperyment od zamknięcia co, co, co czuje człowiek, który jest tak z, z rana zabrany do, do, do więzienia i tam już zostaje powiedzmy na te 20 lat. I tam go poznałem i on potem dzwoni do mnie i opowiada mi niesamowitą historię przez telefon. I ja mówię, słuchaj, przecież to jest temat na serial. No i zacząłem to pisać, on potem wydał książkę, teraz wydał drugą, ja to zacząłem pisać ale i, i, i wpadłem wtedy na pomysł, żeby fajnie tą jego historię prze, przemielić jeszcze przez... Przez historię księdza popiełuszki. Zacząłem grzebać w historii księdza popiełuszki jeszcze raz, mimo że to jest cały czas sprawa otwarta i tak dalej. Pamiętam jeden telefon, który miałem i rozmawiałem, pomimo że próbowałem, nawet prawie mi się udało do, do, dotrzeć do Piotrowskiego. Tylko już nawet ludzie z półświadka przestępczego nie chcą jakby z nim mieć kontaktu. on pod pod pseudonimem pisze do różnych tam gazet i, i, i tam go demaskują. Taka taka zabawa trochę kot, kotka i myszkę, Nawet jego żona też nie chciała dać numeru. No i może dobrze, ale pamiętam jeden telefon, który usłyszałem przez słuchawkę, że nie podam tych informacji różnych informacji uważaj, bo to jakby nadal ruszasz niebezpieczną sytuację, i coś mi opowiedział na przykład, że dostałem maila, że wiem, gdzie twoje dzieci chodzą do przedszkola. Aha. Albo co będziesz tak, teraz będziesz się bawił w księdza i będziesz chodził i pii, takie głupoty, i tak dalej, więc tak naprawdę ruszając niektóre rzeczy, musisz mieć też odwagę, no. Wiesz, że ruszasz coś, co jest dużo większe niż twoje, tak jak ten świetny dokument o ośmiornicy amerykańskiej polecam, bo on też pokazuje, która, gdzie, gdzie jest sprawa ludzi uwikłanych w kongresie amerykańskim. I tam decyzje szły bardzo na, 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 na wysokim szczeblu, łącznie z prezydentem. No i ludzie po prostu ginęli. Kto się brał za tą sprawę, po prostu ginął niesamowity i to pokazuje, że, że można przepłacić życiem i nie ma żadnej kalkulacji, czy ty jesteś znany, czy ty jesteś nieznany. Po prostu są sprawy, które jak ruszysz, to mogą one być bardzo dla ciebie niebezpieczne. I nawet na takim etapie nawet pisania, ja już się z tym zetknąłem, chociaż nikt nie czytał tego, co ja tam sobie napisałem, czy to jest w ogóle dobre, czy to się nadaje, czy się to nie nadaje. Natomiast ta, pamiętam, Miesiąc siedziałem w domu i tak historia popółżki łącznie z aktami, tam i z u i tak dalej, jest totalnie. Mięwczona jest to historia moim zdaniem na tyle fantastyczna, tak wielowątkowa, tak w wielu miejscach w wyobraźni ludzkiej się, się, się dziejąca, bo przecież samo funkcjonowanie służb bezpieczeństwa, jego pobyt w Bydgoszczy, powrót do, do Gdańska, a potem powrót z Bydgoszczy do, do Warszawy na tym odcinku, co się działo, czy był przetrzymywany, podwójne wyłowienie z Wisły, czy jednak był przez służby rosyjskie, że nie. By był gdzieś pod Mińskiem Mazowieckim Zresztą jak zobaczyłem to miejsce To niesamowite wrażenie to robi że, był, że było właściwie Było takie miejsce I mogło tak się zdarzyć Więc że tych wszystkich takich właśnie Odnóg tej historii W mojej wyobraźni Zaczęły bardzo to intensywnie pracować że to może być niesamowita historia, w połączeniu z tym, co Krzysiuś Małyszko przyszedł mi do głowy. To on jest autorem tej książki. Pozdrawiam cię, Krzysiu. Wydało mi się to szalenie interesujące. Zacząłem to pisać i, no i napisałem jakieś dwa, trzy odcinki, no, ale ponieważ moja poprzednia historia, którą napisałem. Poszła już do realizacji, więc musiałem się zająć tym, a tamte czekają na pisanie. Ale to niesamowite, że, bo rzeczywiście historia śmierci Jerzego pawła tak. nie została do końca opowiedziana, bo jest film hagiograficzny, jest z lat, tak. już nie pamiętam, chyba 80. Tak. Zabić, księdza", Zabić Księdza Agnieszki Holland, ale to był zupełnie inny. Tak nie do końca było wiadomo. Ja od razu nawet mówiłem Jankowi na, na tym, mówię, Janek pisze historię, a ty to wyreżyserujesz. Mówię, bo to jest w ogóle świetna historia. i już go, mówiałem, Janek, dobra, 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 to coś prześlij, jak już będziesz miał. Ale no, no nie, na no, pamiętam nawet już mu dzwoniłem do... Do, do paru scenarzystów: Słuchajcie, chodźcie, podłączy się, bo ja nie dam rady, bo nie mam czasu tego pisać, a to świetna historia. Nie, ja mam teraz film, ja teraz seriali nie piszę. Ktoś tam jeszcze coś tak mówi: No dobra, no to pff, zostawię to, jak tylko skończę, to wracam do tego. Ale historia jest naprawdę fantastyczna. Zresztą jest, 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 jest dużo literatury na ten temat. Zresztą dostałem świetną książkę, bo ja to tak sprawdzałem. Sprawdzałem, tak się wkręciłem samemu w to, a potem trafiłem na świetną książkę es, es, byłego SBK, który opisuje ten świat, jak on wyglądał w tej, tej samej rzeczywistości, jak on wyglądał od strony, co robili SBC i służby specjalne, i co, co robione było z zewnątrz, jak to było mieszane, i tak dalej. Ja myślałem, że to będzie taka literatura <kluzny> faktu dość pretensjonalna, a to, to po prostu jest gotowy scenariusz na film. To jest nie, nie, niezwykłe. Dlatego myślałem o tej historii i tak zacząłem ją pisać. Myślałem, że to ruszę w tą stronę właśnie historii Krzysia Małyszko. I, a nagle po prostu jak poczułem tam, to mówię, kurczę, to będzie, to może być szerzej. I, że, I potem wpadłem na pomysł, że główny bohater, czyli młody nastolatek, będzie przez pierwszy sezon zaledwie obserwatorem całej yy, całej historii naszego kraju, a jednocześnie paradoks polegał na tym, że ma miał ojca wysoko postawionego, wysoko, wysoko, wysoko postawionego ubeka, a sam działał potajemnie w solidarności. Mhm. No i potem, jak był łapany, no to ci go wsadzali, ojciec próbował go wyciągnąć. Jak nie, no to potem go wysłał do, na biały stok, żeby tam mieszkał u ciotki, żeby już nie sprawiał kłopotów. No i taki dualizm, powiedzmy, polityczny i w, trudnych wyborów, no bo to młody chłopak, a ojciec wiadomo, jak już jest wysoko w randze. No i tak nagle mówię, jak go jak to utrudnić wszystko jeszcze? Potem mówię, dobra, będę rozpisywał tego ojca, ale o co rozpisywać? Patrzę, kurczę, w tych czasach, w tych latach działa się historia popiełuszki. Zacząłem to, to inwigilować dosyć mocno i mówię, wow, co to jest za historia? Mówię, w ogóle to jest na kolejne dwa, trzy odcinki, sam ten, sam ten początek na dwa, trzy odcinki, potem myślę, kurczę, pierwszy sezon, pięć, sześć odcinków, to może być cała historia. Jak tego chłopaka umieścić? I tego chłopaka umieściłem w ten sposób, że jest to taki bohater Drugiego planu, główna postać jest bohaterem drugiego planu, gdzie dopiero w ostatnim odcinku widzimy, że to jest ten, który był obserwatorem, tak naprawdę wychodzi na w drugim sezonie na, na główną postać całego serialu, czyli no, z takiego działania w solidarności nagle się przenosimy w, w świat więzienny. To przy okazji chcę zapytać, czy w tej produkcji obsadziłbyś siebie w roli wrednego Ubeka? Bo właściwie przy, przy, wszystkim Twoim bohaterom, ten czy inny sposób kibicujemy. Raczej, raczej Widz e, trzyma kciuki e, za, za Twoich bohaterów, może z wyjątkiem Pershinga, jak pokochałem gangstera, co swoją drogą, czy tutaj też robiłeś duży research, e, jak się Pershing e, zachowywał i jak chodził, jakie robił e, gesty. Bo tak, ja myślę, że sam Pershing nie byłby zadowolony z, z tego, jak go wiernie pokazałeś. Hmm. No, zainteresowałem się oczywiście tą postacią, która mi się szalenie podobała. Szalenie. Tamte czasy trafiłem na jakieś materiały, to hmm, ten dokument, nie wiem, chyba już wyszedł, ale ja wtedy jakieś pozwolenia chyba załatwiałem, pamiętam, z, z tvn ale nie wiem dlaczego. Yy, ale jakieś te pozwolenia musiałem na te materiały pod, yy, podpisywać yy, i miałem nagrania z, z jego takich homemade'ów yy, robionych yy, kamerką taką, ten, i to były, to były bardzo ciekawe, ciekawe materiały. Sama postać, no, kontrowersyjna, ale też taka, moim zdaniem, różniąca się od tych gangsterów taka niejednoznaczna bardzo mi się, no niestety, tragicznie zginęła w Zakopanym, chyba przy Szymaszkowej. Z tego co pamiętam. Natomiast sam sposób, ja namawiałem właśnie Kawulskiego, ów Jezus, jak ja marzę, żeby pokazać, jak on tańczy. Mówiłem, tam miałem taką kasetę, jaką tak. Mi ręką, ale tak totalnie nie umiał tańczyć, a wydawało mu się, że mówię: mówię, wspaniale tańczyli, zresztą wspaniałe czasy, no jak się wraca jeszcze do tych straganów, do tych kaset. No, żyjemy dzisiaj już w tak mm, zdigitalizowanym świecie, w ogóle cyfrowym, w ogóle już, że te analogii te, te, i, i to jest świat, do którego ja uwielbiam wracać, no bo ja też gdzieś to przeżyłem, te stragany, kaseta, potem wydawało się. Tysiąclecia? Nie, no ja mała miejscowość, wągrowiec to taki straganik, byś, bym powiedział, ale. Mm, ale na miarę moich czasów i, i tej 30 tysięcznej miejscowości, wtedy chyba 24 tysięcznej, czyli mój ukochany Wągrowiec, no to. To ten bazarek był w jednym miejscu. Myśmy przecież cały, całe to miasto tam chodziło i kupowało te, te kasety. Potem ta różnorodność zmieniająca się społeczna, e, przyjeżdżanie najpierw ludzi z Turkmenistanu, z Azerbejdżanu, bo to akurat w moim mieście to były pierwsze nacje, które, które się pojawiały i tych... E, Nazwijmy to odmiennych, których który wtedy nam przedstawiano. Okej, okay, są niegroźni, ale nie to, co opisywałem w książce, nie zadawajcie się z nimi. E, w piłkę możecie grać, ale nic więcej. Nie? To było to oczywiście dzisiaj. Wiemy, że to było chore ale mm, i, i zupełnie niepotrzebne. Mm. Dlatego tak cieszy mnie widok w Warszawie osób o odmiennej, odmiennych rysach twarzy, skóry. Jak, jakakolwiek odmienność mnie cieszy w Warszawie, że to się tak pięknie zmienia. Natomiast no, tamte czasy, potem jak wchodziło CD, nikt nie wierzył, że to się w ogóle przyjmie. Ja przynajmniej miałem takie poczucie, że to nie ma, nie, nie ma szans wyprzeć tej kasety. No a dzisiaj już jesteśmy już w ogóle w. Wszystko Wi-Fi online i tak dalej. No, ale ja kocham te czasy i, i zawsze z takim sentymentem do nich wracam. Te pierwsze wyjazdy nad morzem i Czy to właśnie teraz. Miałem weekend pod tytułem Polskie. Nadrabiałem polskie, polskie komedie i właśnie zupa nic. I tak sobie myślałem, Jezus, ile tam jest tych rzeczy takich tym maluchem, jak się wyjeżdżało, próbowało te pieczarki, jak się woziło i tak dalej. Pierwsze wyjazdy nad morze pakowało się na górę, na samochód, jechało ten samochód, pamiętam te pchanie malucha bez przerwy, bo nie chciał, nie chciał zapalić. I chyba też dlatego tak lubię o tych czasach też pisać tą historię Krzysia Małeśko, no bo ona jest w ogóle bez precedensu, no bo to facet, który, który jeszcze odsiaduje wyrok i, i za chwilę wychodzi po bardzo długim pobycie tam, ale, a jednocześnie wspaniale pisze, wspaniałą ma pamięć, bardzo detalistyczną. Ten świat, który przedstawię, jest w stanie sobie bardzo... Precyzyjnie wyobrazić, co daje bardzo dużą swobodę przy takiej narracji filmowej. pisania scenariusza: no to jest chwała mu za to, że, że nawet z kolorem włosów, długości włosów, czy z zaczeską, czy bez zaczeski, jaki miał sposób mówienia, jak się poruszał, wszystko opisuje. Więc, więc jest to fantastyczna historia. Obiecałem mu, że do niej wrócę. Jak tylko zrobię to, co już mam do zrobienia, no to, to zabieram się z powrotem za to. Moi drodzy, opublikowaliśmy numer telefonu. Nie wiem, czy nie mamy jakiejś awarii, ale próbujcie się do nas dodzwonić. Będziecie mogli przejść na ty z Dawidem Ogrodnikiem i zadać mu sami pytanie. Ja jeszcze o sport chciałem zahaczyć w ten sposób, że wiem, że lubiłeś kiedyś oglądać gale bokserskie, ale poziom ich trochę spadł. Czy dzisiaj oglądasz. Nadal, czy oglądasz też MMA, albo nawet wręcz freak fighty, czy bojkotujesz? Z, z boksem jestem za pan brat, bo uwielbiam boks, kołam boks. Dwa razy chyba się już przygotowywałem, żeby zagrać rolę Kuleja, ale, ale producent, pozdrawiam, <grym> nigdy tego nie doprowadził do końca, a potem się dowiedziałem, że już ten film powstaje. I bardzo trzymam kciuki za Tomka Włosoka. Wiem, że film jest skończony i mam nadzieję, że, że fantastycznie opowiedzieli tą historię. I, więc z więc takim zawsze oglądając Wajkę z dużym, jakby to powiedzieć, znaczy wiem, ile pracy w to wkładają chłopaki jakikolwiek sport walki, żeby być w takiej kondycji, żeby mieć taką technikę, a jednocześnie żeby presja otoczenia czy prywatnego, czy nawet samej hali, w której walczą, nie, nie, nie miała żadnego wpływu na to, co potrafią, żeby ich to nie blokowało. Sam miałem to właśnie, przepraszam, miałem szansę to chwilę odczuć, jak niestety a wstety, no, jak właśnie Kuba Błaszczykowski zaprosił mnie na, na, na swój mecz charytatywny do Częstochowy w tym roku miałem strzelać ostatniego karnego przy całej hali. Na szczęście moja córka spała <grych> I, i biegnę, mówię, spojrzę w lewo, żeby myślał, że strzelę w lewo, strzelę w prawo, karny załatwiony. No i strzeliłem prosto w bramkarza, <laughs> sam środek, więc yy, źle się styczyłem, ale oczywiście to była zabawa i tak dalej. Natomiast ja mam taką duszę, myślę, sportowca i taką zaciętość, którą przerzucam, myślę, na, na film, że jak się przygotowuję, to wyznaczam sobie cele i one muszą być zrealizowane. Czy to jeżeli chodzi o, o jedzenie, czy o przygotowanie fizyczne, czy psychiczne, no to są wyznaczone cele i one mają być realizowane. Więc stąd. Ale sam poczułem jak ogromna presja przy czymś, co jest zabawą fanem, a jeszcze przynosi korzyść. No bo zbieramy pieniądze. No to pomyślałem sobie: Wow! Jak ja coś takiego czuję przy, przy tak niewielkim obciążeniu i wtedy zacząłem myśleć o piłkarzach, którzy naprawdę strzelają karne. Przy chęci tam 58-tysięcznego stadionu, który krzyczy: strzel, strzeli. On jest jeden, i on ma tą presję tych 58-tysięcy, którzy chcą, żeby on strzelił, wytrzymać, ma być spokojny i po prostu zrobić to, co umie, a jednocześnie wie, że i tak to jest jakiś, jakaś loteria, bo tak naprawdę no, ma jakieś teoretycznie 50% szans. tak? Może ciutkę więcej, tak? Nie wiem, czy to się pokerowo jakoś rozkłada, ale może to nie jest tylko lewy czy prawy, no bo jest tych możliwości dużo więcej, tak? Ale, ale jest to niemiłe uczucie. No właśnie, Nie mówiąc właśnie. o historii Bekama, chociażby tak. jak się ona skończyła i tak jak jest też wspaniale opowiedziana. Też jest dokument o Davidzie Bekamie. Uważam, że to co się podziało, to jest tak. historia. To jest historia. Nieprawdopodobna. Tak, tabloidów angielskich. Jezus, to jest mediów. historia w ogóle no, całych mediów rozwoju zjadania człowieka przez media. Zaszczuwania. zaszczuwania. Tak. No to jest historia Porażająca. Ja gdzieś nie wiem, jak mi to umknęło, ale jak do niej wróciłem do tej historii Davida Beckama, to mam naprawdę, mam go dzisiaj za, za swego rodzaju bohatera. I to nie takiego bohatera przez małe B, który coś tam sobie przeżył, tylko on udźwignął jakąś w ogóle zmianę cywilizacyjną, i on pokazał, że ten hejt, który się narodził, nieprzymierzalny do tamtych czasów, mam wrażenie, że ten hejt z tamtych czasów to było jakby. Przeniesienie nagle do, do dzisiejszych czasów, że ten hejt potrafi po prostu człowieka, człowieka nawet doprowadzić do myśli samobójczych i do, i do samobójstwa w rezultacie. I on taki hejt wcześniej 20-30 lat temu dostał. Przez całą Anglię jest tak naprawdę opluwany, niszczony. Ja nie wiedziałem, że taki wspaniały piłkarz yy, przeżył coś takiego. No bo wiadomo, patrzy się potem przez pryzmat swojego dorastania i nagle myślisz, a to jest ten zawodnik z tego Galacticos razem z tą całą wspaniałą bandą. I nie, nie, nie pamiętałem tej historii w ogóle. Nieprawdopodobne. Mamy pierwszy telefon, to odbierzmy. Kto się do nas zadzwonił? Halo, halo. Cześć, Marcin Bonzej z Warszawy. Cześć, Marcin. Pierwsza sprawa to wszystko jest ok. Dodzwoniłem się od razu, jak, jak powiedziałeś, że coś nie działa. I, i druga sprawa, no to do, do Michała dla mnie to jest po prostu to polskiego aktorstwa. I, I to, jak odgrywa rolę, tutaj też na czacie widziałem, ktoś pisał, że, że czy się nie boi, że będzie miał przypisaną, czyli nie będzie szufladkowany do jakiejś postaci, jak na przykład, właśnie przy Johnnym, jak było przy Adamczyku z Janem Pawłem. No ja tak to od razu odpowiem też, że no ja tak nie uważam, ponieważ no dla mnie Dawid jest lepszym aktorem i dużo lepiej, jakby, właśnie gra tę rolę i, i wciela się w nie, że nawet no, nie jest jakby podobny do siebie, a tu Adamczyk jest y, podobny do y, sam siebie, y, do, do y, papieża, więc, więc jakby tutaj to, to, to y, bardziej to działało, tak, a, a, a Dawid po prostu każdą postać inaczej zagra w ogóle inne, y, dwa różne światy może zagrać i y, y, no y, przez to się nie da zaszufladkować przy, przy jednej postaci. To chcesz, żebyśmy o tym pogadali, tak? Czy chcesz zadać jeszcze jakieś no, pytanie? Bo... W sumie, jeżeli tam jeszcze, bo akurat dzwoniłem, to był temat tam jakiegoś więźnia. Też jest fajna historia, nie wiem, czy Dawid słyszał o, o takim kolesiu, Maksywe Biskup, który tam też długo siedział w masie i działał, a później się nawrócił, prawda, i, i, i tam jakiś tam działa e, duchowo, że tak powiem teraz. Nie, nie słyszałem dzięki za telefon i za miłe słowa. Dzięki nie słyszałem, ale, ale pewnie gdybym zbierał jakieś materiały dalej, to myślę, że, że z chęcią Dobry. zapiszę sobie i po, po, zaraz po programie, i, i sobie gdzieś to poszukam. Bo to jest też kolejny jakiś etap. Zawsze ten etap poszukiwań otwiera kolejne tak. tematy. Nasz napisał właśnie książkę. Chyba teraz właśnie też drugą piszę, także jakby to się zaczyna robić popularne też w kryminalnych y, półświatkach, że tak powiem. E, ale no ciekawe, ciekawe na no, Wam historię, więc można też duże inspiracje jakieś wyłapać. Super, dzięki bardzo. Ale y, to no. od, dziękujemy Ci bardzo za telefon. To odbijając się od tego, nie można mówić o żadnej szufladce, chyba że jako aktora, który po prostu za każdym razem y, niewiarygodnie wciela się w graną przez siebie postać. Ja w ogóle i, i o to chcę, chcę ciebie zapytać, jak ty te role budujesz? Wiesz, no przecież ksiądz Kaczkowski, no to, to, byłeś, to byłeś jeden do jednego. Nawet wczoraj oglądałem specjalnie e, kulisy, które e, e, na, nagrał chyba producent z całą ekipą i ty jak tam wychodzisz, e, to ty, ty mówisz Mam wrażenie, że to cały czas mówi ksiądz Kaczkowski, bo ty jeszcze jesteś jego w stroju i mówisz o tym, jak e, grasz, ale mówisz cały czas księdzem e, Kaczkowskim. Znaczy te osoby, ja go tylko raz poznałem na gali Newsweeka, Małgorzata Damagali go znała. E, ty, ty, ty też go nie znałeś wcześniej. To jest niewiarygodne, jak zbudowałeś tą postać, e, że totalnie stałeś się nim. I chciałem cię zapytać tak naiwnie jak się do tego dochodzi, to jest raz. A dwa, jak się później z tego wychodzi. Ile czasu ci zajmuje, bo to chyba nie jest tak, że po tak wyjątkowej postaci, gdzie się tak totalnie w kogoś przeistaczasz, jak, jak długo później ta postać z ciebie wychodzi. Ile to czasu trwa i czy to też wymaga jakiejś techniki? E, dokończę jeszcze poprzednie boksie, tylko czekam na tą walkę 18 maja. E, o trzy, o, o e, jak to się mówi, nie bezwzględnego mistrza wagi ciężkiej, ale przesunięta z, z lutego na, na, mar, na, na maj, osiemnasty. Czyli tam będzie walczył. Pomóż mi, bo teraz. Usyk, tak? U, nie, usyk z, no, z Cyganem, czyli. Z mm, Furim. Z Furim, e, tak, 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 tak bo widziałem ich, jak się łączyli na FaceTime'ie. Więc sobie to, co sobie przejrzałem, jak rozmawiali z tym menadżerem i uzgodnili 18 maja. Nawet sprawdzałem bilety, żeby polecieć, bo to do, chyba w Arabii Saudyjskiej po 150 dolarów są jeszcze mie miejsca, więc... Ale nie mogę na razie znaleźć kompana, który, który by w to poszedł, ale... Ale jestem właśnie z boksem na, na bieżąco i, i teraz wolta do twojego pytania o przygotowania. No to to jest tak samo... Ten, to miejsce, w którym dzisiaj jestem z Tobą, jest dobrym miejscem, bo, bo to jest takie przygotowania jak z tak jak sportowcy się przygotowują. Tak jak patrzę na przykład, jak Anita Wodarczyk się przygotowuje, wyjeżdżała, obóz treningowy, podnosi kilogramy, teraz siłownie potem rzuca, teraz sezon best rzuciła i, A ty i, się i tak dalej. A w I... więzieniu, no wiesz, no to jest No, jednak... no, no tak, no ale no, ktoś y, musi wyjechać, żeby tam odbyć y, obóz treningowy przygotowawczy, tak? Bokser wyjeżdża, wbiega, no nie wiem, jak wrokim do góry i y, y, ja sobie... Y, tak samo robię, tak? Jeżeli mam, jeżeli mam, nie wiem, zrzucić kilogramy, no to biegam i szukam motywacji. Motywacja, myślę, że jest to coś najbardziej istotnego w, w, w wielu dziedzinach. Jak człowiek traci motywację, to chociażby nie wiem, co się miało wydarzyć, no to. To się nie przygotowuje, jak nie ma takiej motywacji, nie może jej znaleźć, to ciężko mu ruszyć tyłek, no bo, bo nie wie dlaczego. Tak? To jest też i tak szerzej patrząc, jak ktoś nie ma motywacji, nawet takiej małej, na kolejny dzień, no to. No to jest ciężko mu wstać z łóżka, bo nie ma poczucia sensu. Tak? Są sensy większe i są sensy mniejsze. Tak? I może być sens na dzisiejszy dzień, może być na dzisiejszą godzinę a, i może być na, na rok, może być sens na parę miesięcy, a może być taki sens duchowy i poczucie przynależności do, do czegoś, do siły wyższej czy, czy, czy do, do czegoś. I nie inaczej jest w, w moim zawodzie. Jeżeli ja bym kiedykolwiek na jakimkolwiek etapie przygotowań y, powiedział sobie, że w, że w to nie wierzę, a jest wiele takich momentów za każdym razem, bo przecież ja nie mam talentu naśladowczego. Jakbyś mi kogoś tutaj pokazał, kto w jakiś sposób mówi, nie potrafiłbym go jak wielu fantastycznych, nie wiem, amerykańskich Aktorów którzy dokładnie, tak, tak. którzy słyszą i, i, i odzwierciedlają od razu, i, i jest to przecież fantastyczne, bo robi wielkie wrażenie. Natomiast ja nie mam takiego, takiej umiejętności i nigdy nawet nie, nie, nie myślałem, czy ją mam. Natomiast nigdy nie powiedziałem sobie, że tego nie mam. I, I nigdy nie zwątpiłem tak naprawdę na etapie przygotowań, że czegoś nie uda mi się osiągnąć. Wiem, że ogromną rolę w tym wszystkim gra wyobraźnia, bo trzeba sobie bardzo wiele rzeczy w głowie wyobrażać. I to tak naprawdę rzutuje, że ja sam wierzę w to, że jestem tą osobą. Bo jeżeli ja bym sam w to nie wierzył, po pierwsze nie miałbym odwagi mówię o sobie, nie miałbym odwagi wyjść i tak, może nawet nie bezpretensjonalnie, ale czasami chamsko reprezentować kogoś, kto kto przecież nie żyje, tak, no bo czasami te granice, myślisz sobie, jak, jak to jest, ktoś się czuje tak wolny w tym, że nie poddaje żadnej wątpliwości tego, że e, że on jest nim, a przecież nim nie jest, a w dodatku on nie żyje, a on sobie pozwala na tak bezpardonowe reprezentowanie kogoś, kto nie żyje. I akurat na etapie Johnego spotkałem się z czymś takim, że ktoś bliski przyszedł i powiedział mi, że jest prośba, żebym, te, żebym nie był tak tym Johnem, aż tak, bo, bo to może być trudne tak? dla, dla kogoś, kto go znał. Albo był gdzieś z nim bardzo blisko. Ja powiedziałem, że nie ma takiej możliwości, bo ja jestem w pracy i to by wtedy utrudniło moją pracę. Natomiast te osoby dostały ode mnie to, co dostawało od Jana, czyli opiekę, troskę, miłość, i żeby nie czuły, że, że ja to robię, nie wiem, dla poklasku czy dla show, tylko po prostu robię te wytyczne, które Jan miał w sobie. I to na wielu etapach w przygotowaniach po prostu odczuwałem pamiętam próby kamerowe. Pamiętam, byliśmy w klubę, w kamerowe w hospicjum. Wiesz, to jest trochę tak jak właśnie z techniką, tak, u piłkarza. No, możesz wszystko zrobić. Przewrotkę, tu piłką śmignąć, tu ją zarzucić, zwód taki śmaki. I oczywiście my jako aktorzy też nabieramy jakieś techniki. Ja pamiętam, wchodzimy do tego pokoju, scena. W hospicjum. I i robimy tą scenę, i mi coś w ogóle nie pasuje. I tak usiadłem, tam wszystko, że niby dobrze, wszyscy oczywiście zachwyceni, i wow, jak to jeszcze ludzie, którzy go znali, przychodzili, chodźcie, uściskam, a ja cały czas mówię, puść mi, puść mi to z kamery, puść mi. No i patrzę na to, i widzę, że to była najcenniejsza w zasadzie uwaga, którą sam sobie albo usłyszałem od Jana. Bo to większość się dzieje w mojej głowie. Często mam tak, że na planie, jak coś się uderze, coś przez przypadek, to mam takie od bohatera, zawsze sobie wkręcam, że o, to jest znak, skup się, bo coś cię mija. Zaraz ci powiem, dlaczego tak mam. I nagle poczułem, że muszę to obejrzeć i zobaczyłem to i mówię: Okej, okay, widzę, że, że ja fajnie chodzę, że ja fajnie mówię, że to jest bardzo wiele wiarygodne, tylko że tam nie ma celu. Nie ma celu w ogóle, sobie wszedłem, po prostu usiadłem. Tak mówię, nie ma dążenia do celu, nie ma tego, a ja powinienem całym sobą być przy umierającym i nie powinno mnie interesować nic, co już się nauczyłem. Nie powinno mnie interesować, jak mówię, jak się poruszam, powinienem to zaakceptować, że już tak jest i po prostu być z tą umierającą osobą. Nic mnie nie powinno interesować. Powinienem reprezentować najczystszą intencję człowieka, którego grałem. I pomyślałem sobie, Dave, tak masz robić w każdej scenie, w filmie. Pieprz to, co się nauczyłeś i to, co umiesz, tylko poświęcaj się temu, bądź z tymi ludźmi bliskimi i przeżyj coś, czegoś, czego nie przeżyłeś. I tak było. Ale gdybym się. Położyłbym tą rolę, gdybym się zajmował tym, co się nauczyłem, jak to, jak to brzmi, jak to ten. I to jest czasami trudno odrzucić coś takiego, ale. Bo właśnie masz tą technikę, bo umiesz zrobić taki zwód, a umiesz zrobić taki, ale w momencie, kiedy masz podać, bo ktoś ma strzelić bramkę, to ty strzelasz w słupek albo przestrzeliwujesz, bo w tym momencie nie widziałeś, że partner jest na czystej pozycji. I myślę, że to jest że ta celowość, nadrzędność pewnej rzeczy w filmie tak samo szybko się weryfikuje jak w sporcie. I i tutaj to hasło przewodnie, kamera prawda, ci powie, jest, jest taka sama, bo kamera wszystko widzi, widzi tą intencję, czy skrywaną, czy nie skrywaną, co ty czujesz w środku. I, I tu było tak samo. A dlaczego tak mam? Dlaczego tak myślę? No bo jest to rodzaj jakiegoś takiego, nazwijmy to mikroszaleństwa. Ja kiedyś yy, przy, przy roli. Yy, yy, chce się żyć. Wiedziałem, że, to, że to, to było jakieś takie szaleństwo dla mnie pierwsze, tak trudne i wiedziałem, że, że, że duże jest ryzyko, szczególnie takiego, takiej psychicznej kondycji, wytrzymania tego psychicznej i cielesnej, bo to bardzo mocno odczuwałem już te, 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 te spięcia mięśniowe, bo to długo trwało, rok i i, 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 i i wiedziałem, że będzie ciężko to psychicznie znosić, ale mówię, wtedy sobie, a jestem osobą wierzącą, więc wtedy założyłem sobie takie, usłyszałem głos i mówię sobie: dobra, szefie tam u góry mówię: dobra, ja teraz będę przez rok innym gościem, tak? Zrobię wszystko, żeby go jak najwierniej oddać, ale daj mi zapewnienie, proszę cię, daj mi zapewnienie, że nawet po długim czasie, nawet jeżeli to miało być kilka lat. Że ja będę umiał wrócić do siebie. Że ja siebie tam odnajdę i poskładam siebie na nowo. I w takim prostym założeniu usłyszałem, tak? Czy naprawdę się na to godzisz? I takie trzy razy usłyszałem takie pytanie. Powiedziałem trzy razy: powiedziałem tak. I tak się też stało. Oczywiście ta droga była pokomplikowana okraszona wieloma latami współpracy z, z terapeutami, rehabilitacjami i tak dalej, ale nie żałuję tego, bo te lata dochodzenia, czemu coś miało takie następstwa, czy depresji, brania leków psychotropowych i wracania do kondycji takiej psychicznej od, od zamknięcia się, takiego totalnego, gdzie bałem się przebywać z pięcioma osobami, bo to dla mnie było za dużo i musiałem uciekać do łazienki, i, I odliczałem 5 minut, żeby nie dać poznać towarzystwu, że coś jest nie tak ze mną, i wracałem, uśmiechałem się, udawałem. Jednocześnie słuchałem tego, co mówię, analizowałem. Myślałem, że jestem najgłupszym człowiekiem na świecie. I to, i to, i to mówię dlatego, bo, bo to są normalne rzeczy, które się dzieją w naszej głowie. W naszych głowach, jeżeli ktoś ma jakieś y, y, podobne problemy. I to, co można zrobić najlepszego w takim momencie, to raz uwierzyć w to, że jednak farmakologia pomaga, a dwa to udać się do specjalisty, do psychologa, psychiatry, który jest w stanie cię z tego wydobyć i pokazać ci, że świat jest dużo szerszy, że to, co czujesz, nie jest odosobnionym faktem, tylko miliony osób na całym świecie ma ten sam problem. Tylko różnie sobie z tym problemem radzą i że to jest po prostu trudne. A dwa, że jeżeli włożysz w to pracę, wytrwałą pracę, to to minie. I to jest jak budowanie wieży właśnie z klocków, że budujesz tą wieżę, ona się trochę zburzy, ale jak ją budujesz, to nie będziesz na tej planszy mieć cały czas chaosu. Tylko wybudujesz siebie, takiego jakim chcesz się wybudować, pomimo tego, że milion osób to oceni, ktoś to skrytykuje, to, że jak możesz brać leki, no normalnie jak boli cię brzuch, bierzesz nospę, czy bierzesz coś innego, no to jeżeli masz problem natury psychologicznej, że masz różne trudne myśli, z którymi ciężko ci się nie wiem, obcuje na co dzień, no to też są leki, które cię uspokoją, które dadzą ci względny komfort. Tak samo jest w rzeczach hospicyjnych. Możesz walczyć z bólem i teraz jest przykład, który jest jakąś taką paralelą w ogóle do, do, do wielu sytuacji w życiu, że ból, nieleczony ból, on się zwiększa i bardzo... Bardzo trudno go wtedy uśmierzyć. Jeżeli zajmiemy się bólem na samym początku, to jest już przy takich stanach, w którym pomaga się ludziom odejść, to są środki, które mogą uśmierzyć ten ból, ale jeżeli na przykład tego nie zgłosisz, ból urasta do, tak, do takiego formatu, w którym bardzo ciężko jest już go uśmierzyć, nawet tymi. Najnowszymi tabletkami, które są przecież tysiąc razy mocniejsze od morfiny. Tak? A, a mimo wszystko proszę zwrócić uwagę, że, że jeżeli się czymś nie zajmiemy na jakimś etapie, no to to będzie rosło. A jeżeli zajmiemy, się tym, jeżeli zajmiemy się tym na etapie, powiedzmy w skali z 0 do 10, tym bólem zajmiemy się na szóstce i nawet go zredukujemy do czwórki, no to już mamy jakąś kontrolę. O to chodzi, żeby się rozeznać, w tym rozejrzeć i powiedzieć, dobra, jestem w takim stanie, w tym stanie mogę sobie pomóc, tak, 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 albo zdobyć narzędzia, które pomogą ci czuć się lepiej, a nie czekać bezczynnie na to, aż ból urośnie do dziesiątki, w którym po prostu zawęża się krąg decyzyjny i tak naprawdę rozwiązań, możliwości, narzędzi, ludzi, przyjaciół, rodziny, gdzie mamy poczucie, że zostajemy sami, tylko my sami mamy ten problem i tylko my sami jesteśmy w stanie rozwiązać ten problem i widzimy my sami, że jedno rozwiązanie jest ostateczne. Ostateczne, bo to jest właśnie taki krąg, który się zacieśnia, zacieśnia kiedy już nie widzimy y, żadnej życiowej możliwości, ja nie mówię nawet już w takim kontekście, nie wiem, relacji z, z tym, co nazywamy duchowością sami dla siebie, tak? no bo każdy jakoś się nazywa, tak? Ktoś mówi, to jest ja sobie rozmawiam, tak? Ja chodzę i się modlę, i właśnie słyszę jakiś głos, który mi mówi, czy to dobra decyzja, czy to niedobra decyzja, albo poczekaj, może nie musisz tak reagować teraz, może to przemyśl, tak? No jest to jakaś intymna relacja tak naprawdę z, z, z samemu ze sobą. I albo się w to wierzy, albo tak jak powiedział Janek, albo całe to życie. To jest głównowarte, że to jest jakaś bzdura, taka, że nie jesteśmy tylko formą białka. Jeżeli wierzymy, że nie jesteśmy tylko formą białka, no to znaczy, że jest coś więcej: że to, to że jest wiara, nadzieja, miłość i, i że najważniejsza z nich jest miłość. No to nie tylko Janek mówił, ale, ale że największą formą w ogóle obecności, bycia z drugim człowiekiem, no to jest umiejętność odczuwania i dzielenia się z drugim człowiekiem i działania poprzez miłość i tak. tak w gruncie rzeczy, im jestem gdzieś tam starszy i mam jakieś różne trudne, albo czasami przyjemne doświadczenia, to mam wrażenie, że wszystko to właściwie weryfikuje miłość. I że jak człowiek potrafi się, że, tak, że jeżeli człowiek potrafi się na różne aspekty życia popatrzeć poprzez miłość, to nagle wszystko rozwiązuje prawidłowo. Natomiast bardzo trudno jest to osiągnąć. Bardzo trudno, mi też to nie wychodzi. I ja też zapamiętałem te słowa z Johnego, że najcenniejsze, co możemy dać drugiemu człowiekowi, to jest to... obecność. Tak. tak, to jest obecność, to jest czas. Widz czeka aż 20 minut, ale to była tak fascynująca opowieść, że no, nie śmiałem przerwać, nawet nie chciałem. Więc przepraszam Cię i już oddaję Ci głos. Jest 20 minut. Nie, no. Kawał czasu. Dzięki, że czekałem. <laughs> Dzięki bardzo. Proszę bardzo, jesteś. Hey, witam. Cześć. Witamy. Moje pytanko, gdyby miał powstać film o jakimś polskim sportowcu, Dawid, kogo byś chciał zagrać? Na przykład, o kim miałby to być ten film? O, mamma mia, ale zadałeś trudne pytanie. Jerzy Kule już odpada, Jerzy mówiłeś o kule już od... tym? No Opa. tak. <laughs> tak. A wiem, bardzo chciałbym zobaczyć, nie wiem, czy ja bym był w stanie go zagrać, ale tak jak patrzę nawet tutaj na pomoc, no to Andrzeja Gołota, Myślę, że jego historia jest pod wieloma względami bardzo atrakcyjna do opowiedzenia. Nawet tej historii jego pozaringowej. Patrzę tutaj, no, fantastyczna dziewczyna z UFC, Jędrzejczyk. Tak. Ehm, wspaniała osobowość. Myślę, że o niej też powstał film, nie widziałem jeszcze, ale miałem okazję nie wiem, przelotnie poznać i też uważam, że, że mogłaby ciekawą historię opowiedzieć. No, mamy żużlowca. Myślę, że ta historia żużlu polskiego. Wczoraj mm -hmm. oglądałem wyścigi o Złoty Kask i naszemu trzykrotnemu mistrzowi świata yy, kibicowałem. Ale myślę, że nic mu nie, nie zrobi, że, że nie wygrał tego złotego kasku. Natomiast też jego historia na pewno jest gdzieś ciekawa, a też Żurzel, moim zdaniem jeszcze nie, 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 nie został pokazany w taki sposób, jak. Jako... Jak, nie wiem, czy mógłby być, czy, czy, czy właśnie odnaleźć tą formę, która przybliżyłaby nas do tego, co jest takiego fascynującego w tym sporcie. Może Tomasz Golob, bo wiesz, z jego tragiczną historią wypadku i tego, jak strasznie właśnie on odczuwał ten przytomek Czy, e, tak. czy Golob, no tylko to już trochę najpierw... No, najpierw wielki tak u... mistrz, tak, tak, tak ale... Tak, tak, tak. Naznaczony potem tą, tą tragedią. No, jest ich tu paru, no. Paru ich tutaj wisi na tej Robert stancach. Kubica, bo zobacz, że Robert. filmy, mam wrażenie, nie wiem, czy się zgodzisz. O bokserach, historie bokserskie, tak jak wspomniałeś, Cindy Relaman, <coughs> czy Fighter, czy Rocky, mm, biografie wielkich mistrzów, Ali z Milem Smithem. Akurat taki dobry nie był, ale no sama historia na. No, historia też Schumachera. Tak, tak. właśnie, historia nie? kierowców. Kierowców formuje, ktoś coś ta te, te rywalizacje, tak. już początkowo od cen zaczynając, te rywalizacje torowe i tak dalej, i te zajeżdżania, te, te pit stopy, wszystko, co się tam dzieje. No to jest. Myślę, że jeszcze, jeszcze jest dużo historii do opowiedzenia, bo wydaje mi się, że ten ogląd społeczny mocno się zmienił, tak jak parę lat temu przeczyliśmy na to, że stwórzmy jeszcze najlepiej kolejny film o, o II wojnie światowej i, 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 i tak i tak dalej, no bo ile można opowiadać o tej tra tragedii? a począwszy od węgierskiego filmu Syn szawła", skończywszy na, na teraz kinowym hicie, czyli Strefa Interesów, no to chociażby te dwa filmy pokazują, jak ta perspektywa nasza, cywilizacyjna się zmieniła i, i jak te filmy, pomimo że podejmują gdzieś podobną tematykę i wątki, oczywiście Holokaustu i tak dalej, ale jak są różne i ta perspektywa, jak ona się zmieniła i jak szeroko nas ten film doświadcza, jakby zupełnie inaczej, już ta strefa interesów, no to jest tak, jest, my jesteśmy teraz w tej strefie interesów, no bo naszym murem jest granica z Ukrainą i, i tym, że ta wojna się dzieje za naszymi granicami i ten film jest wstrząsający. Ja nie mam odpowiedzi na ten film i też nie mam odpowiedzi, Marzyłem, żeby wyjść z tego filmu z kina, bo, bo, bo było mi bardzo niewygodnie go oglądać. Potem było bardzo mi ciężko siebie ocenić w kontekście tego filmu. Czy ja. Y którą postacią tak naprawdę jestem z tego filmu, czy jestem tą matką, która ucieka, widząc to wszystko w nocy, pijąc wodę i im ten, czy, czy, czy to, co robimy, to jest wystarczające, czy ta pomoc, którą organizowaliśmy i które mówię teraz subiektywnie, tak? którą staraliśmy się gdzieś pomóc Ukraińcom poza dzisiejszą perspektywę tak? Ukraiń, Ukraińców, którzy, których widzimy, którzy są naszymi sąsiadami yy, i, często, yy, i często widzę, że negatywnie negatywnie jednak ich oceniamy, bo, bo widzimy ich, że też są, że też bywają bezdomni, że też są alkoholikami, też są... Że powodują wypadki, że, 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 że po prostu ludzie są różni i, i też różnie są odbierani. I, no I to wszystko jest takim miksem tej strefy interesów, że, że bardzo ciężko... Ten film bardzo mocno no, gdzieś tam we mnie pracuje. Bo jest, bo jest trudny po prostu, żeby siebie samego w tym odnaleźć, czy, czy, czy jeszcze zielona granica Agnieszki Holland tutaj bym dorzucił, no, no to, mm, to są strasznie trudne decyzje. Bardzo trudne decyzje. One pokazują jak, jak jednocześnie człowiek potrafi być fenomenalnym zjawiskiem, jak wiele dobra może stworzyć, to widzimy codziennie, patrząc na wspaniałe budowle, jak sobie człowiek patrzy na to i myśli ja pierdziele, to człowiek stworzył. Czy nawet Człowiek tam wszedł na tą górę i postawił tą budkę, żebyś ty mógł teraz tam wjechać, zjechać na nartach i ktoś tam to, to ktoś wymyślił. No dobra, to postawimy tam, wejdziemy na górę i ludzie będą zjeżdżać tymi gondolkami i zjeżdżać. No kurde, wszystko zrobiliśmy my, cywilizacja, tak? A jednocześnie cywilizacyjnie no potrafimy wyrządzać tak wiele zła i tak. Um, tak bezpardonowo po prostu to zło gdzieś jest też ciekawe w obserwacji, nie? mówię już w takim kontekście filmowym, ale ono jest w ogóle ciekawe jakby w takiej w ogóle obserwacji, co się, co się wydarza za, za naszymi granicami. Właśnie oglądałem też wczoraj dokument o reportaż o, o grupie Wagnera i, i też nagle po prostu to, przepraszam, to wszystko, to wszystko jest bardzo skomplikowane. Znowu jest to właśnie to, od czego zaczęliśmy, że no im większy biznes, im większe wpływy, tym tego wszystkiego jest bardzo, bardzo łatwo jest ocenić coś w kontekście, nie wiem, klikań krótkich informacji tiktokowo, instagramowo, facebookowych, a ciężko się zagłębić w literaturę, tak już patrzę na przykład na, na ekonomię w ogóle Unii Europejskiej, teraz z Zielonego Ładu, dla który przecież nie tylko, że przecież sytuacja w dzisiejszych rolników, czy nam się to podoba, czy nie, czy chcemy się na nich złościć, czy nie złościć, że blokują autostrady, i tak dalej, ale powinniśmy ich zrozumieć, że ta sytuacja ekonomiczno-gospodarcza to, to nie jest tylko historia polskich rolników, ale to jest historia. Francuskich rolników, których gospodarka małych i średnich przedsiębiorstw totalnie upadła. To jest historia dzisiejszych, dzisiejszych rolników z, z Hiszpanii. Całe południe strajkuje, bo mają sytuację bardzo tragiczną i zresztą bardzo podobną do polskiej, gdzie pomidory przyjeżdżają z Maroka, przyjeżdżają jako marokańskie pomidory, dostają stempel od jednej firmy, że już są pomidorami. Z Unii. Z Unii, czyli patrz ukraińskie zboże i czy, czy towary, które gdzieś tam przypływają z Rosji, już jest polskie i wszystko wpływa, tak? Jeżeli y, rolnik 20 lat temu dostawał 50 eurocentów za powiedzmy za kilogram, czy tam nie pamiętam czy za ton, no, chyba za kilogram pomidorów, tak, a patrząc na zapotrzebowania, na to, że już muszą odsalać na południu wodę i, i tak dalej, i tak dalej. Problemy się mnożą, plus jeszcze cała inflacja, która poszła, a dzisiaj dostają 20 eurocentów za tonę, no to, to chyba wszyscy rozumiemy, dlaczego oni strajkują i dlaczego, dlaczego nie chcą. A ponieważ przepisy Zielonego Ładu gdzieś wyrzucają na piedestał wielkie, wielkie firmy, które, które tłoczą te pomidory do supermarketów i tak dalej i dają im jakby pierwszeństwo w, w wielu sprawach, tak, tak, no to zabijają właśnie te przedsiębiorstwa, które, które próbują być yy, nie wiem, czy kontynuować tradycję rodziców, czy po prostu chcą być transparentni i mieć z czego żyć, tak naprawdę. No Więc jest to sytuacja bardzo skomplikowana. Bardzo im współczuję, jak to, czy jak byłem w Hiszpanii i to, i to czytałem, czy, czy i przez to dzięki temu też zrozumiałem trochę historię polskiego zboża i, i, i cieszę się z. z, z, z... Z reakcji o chociażby takiej, no, że, że, że nasz premier no, nie, nie, nie przyklepał tego i powiedział, dobra, podpisujemy, tak, chociaż myślę, że rolnicy by sobie na to nie pozwolili ale, ale trzymam, że, że jakoś to będzie rozwiązane, ale też musimy mieć świadomość, że nie wszystkie rozwiązania Unii Europejskiej, jak widzimy, są, są dobre. No. Oczywiście. Oczywiście, że tak. Yy, mamy kolejny telefon, więc szybko odbieramy. Halo, halo. Cześć panowie. Cześć. Marek Kakowa. Cześć Marku, ja wracam do filmów. Tak. E, Jasne, wspaniała rola, chcę się żyć, ale żeby nie było tak zbyt kolorowo, e, to chciałbym zapytać o postać Tomka Becińskiego w ostatniej rodzinie. E, dużo osób ma pretensje, że jego zachowanie w filmie mm, zostało przejastrawione, powiedzmy. To było założenie scenarzysty, czy twoje czy twoja interpretacja? To była gdzieś tam moja interpretacja i taki ryzykowny zabieg trochę, bo podczas zbierania różnych informacji o Tomku. Spotykając się z jego przyjaciółmi, znajomymi, osobami bliskimi czy nawet dziewczynami, hmm, czy lekarzami jego, którzy nie mogli mi. To było bardzo fajne, bo pokazało mi, jak dalece działa klauzula poufności, że nawet po śmierci hmm, psychiatra Tomka nie mógł mi powiedzieć szczegółów. <grym> Więc mogliśmy wypracować taki model, który on mógł yy, przyjąć, w sensie, że ja mówię, co wiem, a on mi tylko mówi, czy tak było, czy tak nie było. Czytałem też, że miałeś w rękach jego listy, tak? Yy, tak, 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 tak. Miałem nawet jego włos z brody w ręku. Yy, i... czy znaczy, wiesz, o co mi chodzi? Yy, może to głupio zabrzmi, ale o taki przesadzony ekscentryzm. Od czego? O przesadzony ekscentryzm, tak? Ja na to tak nie patrzę. Dla mnie tak tą postać stworzyłem, i tak ją zostawiam. I czy ten ekscentryzm. Nie wiem, ktoś komuś się wydaje. Nie wiem. wyolbrzymiony, przejaskrawiony i. Ja spotkałem się z takimi opiniami, jak mówisz, że komuś się nie podobało. Ktoś powiedział, że jest, że to nie był Tomek. Natomiast też spotykałem się z szeregiem osób, które mówił tak. Ja pamiętam, Tomek dokładnie tak się zachowywał no i tak dalej. No i myślę, że to jest tak z wieloma sprawami, że dajemy się niektórym ludziom poznać. No nie wiem, chociażby no inaczej się zachowujemy przy kolegach, inaczej się zachowujemy Wobec rodziców inaczej wobec swojej partnerki, rodziny, dzieci itd. i tak dalej. I wydaje nam się, że widzimy kogoś, i że ten ktoś tak się zachowuje wszędzie. No natomiast tak nie jest. I, no i co mogę powiedzieć więcej? No, ja, ja jako widz muszę powiedzieć, że ja kupiłem totalnie tą rolę Tomka i... i, i. To, to była taka rola, że, że, że się tam czuło ból fizyczny. Jest taka scena, jak Andrzej Seweryn, czyli, czyli Zdzisław Beksiński, się dobija do drzwi, wyważa je, bo, bo uważa, że syn popełnił samobójstwo, tak. chce go ratować, a on po prostu się budzi i wpada w jakiś szał. Tak. To, to, to po prostu było tak wstrząsające. To, 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 to ja, ja, ja czułem ten ból jego obijania się o, o ściany. I to była Ale właśnie... jeszcze była jedna fantastyczna scena. Jak Tomek tańczył do chyba Dancing with Tears with my eyes. Tak, uwielbiam ten tego. In komentarz. my eyes. Tak. O, jest tak. Dancing. To ja szybko tak. opowiem Ci. Ja tylko powiem, że akurat ta scena, o której właśnie mówisz, prze, przebudzenia. Tak. Bo właśnie chciałem oddać tej postaci to, co się dzieje po przebudzeniu, całe to obijanie się o siebie w tej scenie. I właśnie to konsultowałem z psychiatrą i mówię, jak to jest, jak w takim stanie właśnie się budzisz? I tą scenę właśnie ułożyłem jakby milimetr po milimetrze, grając nawet yy, psy, temu właśnie psychiatr, psychiatrze. Całą tą scenę grałem u niego w gabinecie i pokazywałem mu, czy, czy ten rodzaj zaburzenia który Tomek miał wtedy jeszcze niestwierdzony borderline, czyli to wtedy się nazywało człowiek na granicy, bo nie było to nic, ani jednostka chorobowa, ani do, wtedy nie było ani do, le, do leczenia ani nie była to nazwa, była taka właśnie człowiek na granicy, ni to zdrowy, ni to chory. Dopiero potem się to wszystko zmieniło, ale, ale dokładnie tą scenę omawialiśmy, jak ją zagrać, ale ten Konstrukt tego wszystkiego był bardzo ryzykowny. Jak gdybym miał podjąć jeszcze raz decyzję, czy taki konstrukt po podjąłbym się w filmie, to absolutnie tak. Ponieważ tam wszystko miało pracować w tym filmie, każde moje zachowanie, wszystkie moje ekscentryzmy, czy introwertyzmy, czy zamknięcia, wszystko miało pracować na coś, co mnie samego w tej całej historii bardzo zaciekawiło i gdzieś wstrząsnęło czyli stan człowieka, kiedy wiesz i tłumaczysz komuś, że nie chcesz już żyć. I bardzo chciałem jako człowiek zrozumieć to, i zmienić w sobie, że ja mam prawo, już mówię ja Dawid i ja Tomek wtedy, i, i, i jego zdanie, że ja sam decyduję o tym, czy ja chcę żyć, czy ja chcę umrzeć. Bez żadnego, tak jak oni rozmawiali, bez żadnego patosu, bez przypinania tam pinesek, więc bez chęci, nie wiem, jakiegoś nadmiernego teraz yy, rozpaczania. Tak jak oni rozmawiali w sensie takiego. I wiedziałem, że scena z, z ojcem, kiedy on mówi, że już nie chce żyć, będzie kluczowa. Taki był konstrukt, żeby dać widzowi odczuć, to, co ja czułem słuchając całej tej rozmowy, która w filmie trwa w masterszocie chyba 7,40 czy coś takiego. A normalnie to była rozmowa chyba godzinna. Ja jak przesłuchałem tą rozmowę? W domu to byłem wstrząśnięty chyba wypaliłem całą paczkę papierosów, a kadłem się spać. Mówię: Dobra, to puszczę sobie tą taśmę na noc i, i najwyżej sobie zasnę, a notatki zrobię jutro. I już po 10 minutach siedziałem z paczką papierosów i robiłem notatki i pisałem, i była to rozmowa wstrząsająca. I pomyślałem sobie, jak znaleźć się jako ja jak zadać sobie te pytanie albo jak zrozumieć to, że Człowiek może być w takim momencie swojego życia, że już nie widzi odwrotu. Jak, jak człowiek. Bo to są pytania, które sobie, tak jak mówisz, trochę zdradzam kuluary tego, jak się tworzy postać. Czyli ja sam sobie zadaję pytania i piszę, jak ja, Dawid, teraz, jak ja mam to rozumieć jako człowiek? W sensie, jak ja mogę powiedzieć, tak chcę się zabić? Znaczy, ja decyduję, kiedy się zabiję, i ja wiem o tym, bo ja się zabiję wtedy, kiedy będę chciał. I przez pracę, Idąc dokładnie za tropem Tomka, czyli jeżeli Tomek mówił. A, bo te dziewczyny, one tam cały czas gadają, co mnie kurwa interesuje, że pies, pies z sąsiadki się zesrał, albo pani tej, co mnie to kurwa obchodzi, że coś tam, coś tam i że jeszcze to, to i to. Dlaczego, dlaczego ja mam w tym uczestniczyć? Co mnie to obchodzi? I tak dalej, i tak dalej. No i <laughs> ja zacząłem myśleć w ten sam sposób. Słysząc jakieś rozmowy obok, sobie myślałem, co mnie to kurwa obchodzi, że mam to zrobić? Albo co mnie obchodzi, że tam budowałem w sobie taką samą narrację y, codzienną, i wtedy chodziłem, czytałem jeszcze jego listy w pysznej knajpce na, na Mokotowie przy, naprzeciwko MSW i A włoskiej. Pozdrawiam ich i dziękuję za udostępniony stolik. <grym> Z tyłu za knajpką mi postawili stolik. Siedziałem tam, stawiali mi włoskie wino. I, na, i, I całe dni je tam przesiedziałem, bo to miałem sterty tych listów, musiałem całe życie, jak dużo pisał i otrzymywał listów, więc musiałem to wszystko przejrzeć, robić notatki, potem przesłuchać jeszcze listę utworów, które, które z tego wynikały i problematyka mnożąca się z tego yy, lub fascynacje, no bo tej fascynacji mu muzyczno-literackiej i tak dalej było bar bardzo dużo. Yy, no, ale jakby... Yy, Dochodząc do tego punktu, w którym Tomek był, zrozumiałem, że, że jest taki moment w człowieku, gdzie bardzo, to, to, co on mówi, gdzie bardzo trudno jest się zatrzymać i powiedzieć. Dobra, zawracam, znaczy, zaczynam wszystko od nowa. Ja miałem tego świadomość, że już potem miałem tego świadomość, że Tomek znalazł się w miejscu, w którym wiedział, że coś nie funkcjonuje. I że nie chcę trochę też mówić za niego, więc może bardziej przekieruję to na to, jakie ja miałem wrażenia. Miałem wrażenia, że bardzo ciężko jest w pewnym momencie zawrócić, powiedzieć sobie, kurczę, popełniłem jakiś błąd w dotychczasowym życiu. Muszę to wszystko zredefiniować, muszę to wszystko zostawić. Muszę zacząć żyć według własnych zasad, muszę to wszystko zredefiniować na nowo, muszę pomyśleć, jak ja odbieram najprostsze rzeczy w swoim życiu. Myślę, że to w ogóle też jest jakiś etap dorastania, bo ja miałem taki etap i pewnie to też jest jakieś powielone, pewnie przez mnóstwo ludzi, że... Szedłem kiedyś, pomyślałem sobie, kurde, wszystko mam zapożyczone. Jakim ja jestem? Pamiętam, na, na, na rogu Odyńca, pamiętam, stanąłem tak i tak opadły mi ręce i mówię, ja pierdziele, przecież ja wszystko mam. Przecież wszystko mam gdzieś wkomponowane w, w siebie, tak? Kościół, czemu ja chodzę do tego kościoła? Czemu ja w tą niedzielę jestem? Co ja tam robię? Czemu ja tam jestem? No wiadomo, no bo rodzice kazali, chodziłem i tak dalej, no ale już... Już mi nie karzą, tak? No, może mają wolę, żebym chciał i będzie to dla nich radość wielka, że do tego kościoła pójdę przy ich obecności i tak dalej, ale czemu ja, co ja z tego chcę, czemu ja tam idę i poświęcam ten czas, nie? No i zrozumiałem, że ja sam muszę to zrozumieć i że ja sam muszę coś z tego dostawać, a potem to się przelało na no, inne kategorie, nie? Czy, czy czego ja chcę od rodziców, nie? czemu ja tam jeżdżę? Po co ja chcę się z nimi spotykać i poświęcać swój czas, jechać 340 kilometrów, żeby co? Żeby się frustrować, żeby się wkurwiać i wracać do Warszawy i myśleć sobie, nie chcę już tam jeździć, nie chcę, po co ja tam w ogóle jadę, tak? Więc musiałem to myślenie całe przedefiniować, powiedzieć, dobra, jadę, bo ich kocham, tak? Jadę, bo chcę, żeby zobaczyli moje dziecko, chcę, żeby bo ono jest szczęśliwe, że przynajmniej się... chcę im powiedzieć, że ich kocham, albo chcę powiedzieć. Powiedz mi, że mnie kochasz, bo chcę to usłyszeć. I, a nie ciągle jeździć według jakiegoś modułu, pracować, który albo funkcjonować, który nic mi nie daje jako człowiekowi. No bo powtarzanie tego mechanizmu tylko budzi frustrację itd. i tak dalej. I myślę, że Tomek, mam takie odczucia, że Tomek jako inteligentna, niesamowicie osoba, wrażliwa, piorunująco, Stawała przed takimi pytaniami i sobie na nie odpowiadała. Tylko to jest trudne. Tylko to jest bardzo trudne. I myślę, że na, na pewnym etapie, jak już się ma tych lat, 40 parę, sam wiem z własnego doświadczenia, jak ciężko jest odbić od brzegu i powiedzieć sobie: Zaczynam od nowa. Zaczynam siebie budować od nowa. Jeszcze raz spróbuję zawalczyć o siebie i i zadawać sobie te pytania, odpowiadać na nie i wiedzieć, że to nie będzie przyjemne. I że w ogóle życie wcale nie daje ci takiej gwarancji, że to ma być przyjemne. A dzisiaj o tym wszystkim myślę jako w ogóle takiej strukturze, którą zaczynam akceptować, że to, co jest nieprzyjemne, no w jakimś sensie jest tylko elementem w ogóle całej tożsamości i jest bardzo potrzebne w ogóle. I przez to staje się mniej bolesne, mniej dotkliwe, bo wiem, że jest, że jest jednym z elementem tożsamości, które musisz rozwijać, albo możesz rozwijać, ale możesz je rozwijać tylko przez metodę prób i błędów. Tak na to patrzę dzisiaj. Nie wiem, jak będę patrzył za, za 10-15 lat, ale, ale mam takie poczucie, że bez tych porażek no, nie da się. Nie da się siebie rozwijać. Jakkolwiek one by były dotkliwe, jak przerażające by były, i jak na pewnym etapie mogłyby się wydawać przerażające, to potem z perspektywy czasu widzisz, że w tym jest jakiś sens. I że my nie jesteśmy pozbawieni, i to na przykład jest moje poczucie wiary istnienia Boga. Że to, to jest moja wiara że widząc przypadki, którym ja jestem, który jest tysiące przypadków, w których albo grałem, albo poznałem, czy to na terapii grupowej. Wychodząc z uzależnienia, czy na, na, na różnym etapie swojego rozwoju, który mi było dane spotkać ludzi, czy to terapeutów, czy, czy psychiatrów, czy biorąc leki, czy nie wiem rozmowy, czy patrząc na, nie wiem, na swój rozwój, na rozwój rodziny, relacji, matki z ojcem, mój z nimi, czy z moimi dziećmi, partnerką i tak dalej, no to widzę, że cokolwiek by się nie działo. Jakakolwiek byłaby moja decyzja, to i tak z perspektywy czasu, czy coś się zadziało dobrze, czy źle według mojej tamtejszej oceny, z perspektywy czasu, jeżeli moim pragnieniem jest bycie lepszym i rozwijać się, to widzę, że ktoś nad tym czuwa. I daje mi to względne poczucie bezpieczeństwa. i na dzień dzisiejszy, kiedy mam lat 37 za chwilę 38, to na dzień dzisiejszy daje mi to ogromną wiarę i takie poczucie bezpieczeństwa, że to życie, jakkolwiek bym ten, tego sensu nie nazwał, jakkolwiek bym go poszukiwał, jakkolwiek by mi na nim na, zależało, to to wszystko ma sens. Gdzieś tam z góry. Ponieważ o każdej twojej roli można by zrobić oddzielny program, a nie mamy tyle czasu, to ja takie zadam ci generalne pytanie, też w przypadku, wiesz, gdzie, gdy budujesz, niesamowite jest to, że, że budujesz rolę właśnie Tomka Beksińskiego od, od, od zera, tak intensywnie w niego się wcielając. Czy w Chce się żyć. Czy w każdą, czy w John'ego. I niesamowite jest to, że reżyserzy tutaj, Jan Matuszyński, totalnie przyjmują od Ciebie te, te uwagi, właściwie dostają od ciebie skrojoną rolę. Że ty nie pracujesz z reżyserami tak, że przy... oni ci dają scenariusz i mówią, proszę zagrać mi tu i tu, tak i tak", tak. Czyli każdy już przyszły reżyser wie, że u ciebie to tak nie działa. Jak grasz w Royst w rojście, to y, sam się wysyłasz do y, redakcji Rzeczpospolitej, żeby odbyć staż, żeby nabrać różnych nawyków, różnych zwyczajów, żeby podpatrzeć dziennikarzy i potem Jan Holubek to wszystko akceptuje. To jest niesamowite. No bo są reżyserzy y, przecież despoci, którzy mają scenariusz i ma być zagrane tak, jak jest u nich y, w scenariuszu. A ty. No mało jest takich. Ja przez. Tak? Przez 15 lat nie spotkałem takiego. No spotkałem głupków czasami. To używam tego słowa świadomie, bo zdarzyło mi się pracować z głupkiem. Gdzie, gdzie nic nie otrzymałem, że tak powiem, ani intelektualnego, ani takiego wrażeniowego z tej współpracy. Więc może jeden przypadek na 15 lat, to i tak jest. I tak jest nieźle, tak? Ale. Akurat od Jana, Janka Matuszyńskiego nauczyłem się piekielnie dużo, bo nauczyłem się, nauczyłem się takiej higieny tego zawo zawodu, bo, bo zrozumiałem ważną rzecz, że, że ja nie jestem, naj nie, jestem, <śm> nie jestem jedyny na planie. Bo pamiętam, jak grałem scenę samobójstwa, to po scenie, kiedy już miałem umrzeć, miał być wybuch w mieszkaniu i tak dalej kiedy zagłębiałem się w to, że zaraz umrę, no bo przecież te myśli mi towarzyszą, zaraz wybuchnę, otworzyłem kurek. Przecież jestem w jakimś stanie, nie widzę kamer, nie widzę tego. Przecież ja to wszystko wykonałem, tak? Zabandażowałem sobie pokój, zamknąłem się tam, Było, rozłożyłem sobie prycze. Przecież to wszystko mózg rejestruje. Otworzyłem kurki, przecież widziałem, otworzyłem, widziałem tą kuchenkę, tak? Wiem, że z tego leci gaz. Otworzyłem gaz yy, który nie leciał, na szczęście, i się położyłem ze świadomością, że zaraz umrę, I... albo że dojdzie do eksplozji, i ja jej nie przeżyję. I kiedy zapadałem się tak w sobie, i czułem, że to są ostatnie chwile mojego życia, godząc się z tym, że tak ma być, czując jakąś dużą rozpacz i. Mm. Mm. Przepraszam, trochę wracam myślami do tego i trochę to zaczynam przeżywać. Nie o to mi chodzi. Ale kiedy to robię, to na samym dnie momencie, kiedy jeszcze kamera nie powiedziała stop, kiedy czułem, że już odchodzę i odpływam, pytałem, pytałem lekarzy, jak to jest, w sensie, że już co się dzieje z moim organizmem, kiedy bym był w stanie jeszcze zareagować, czy to już jest taki moment, że co poczuję? Lekarz mówi, no poczujesz takie zwioczczenie trochę mięśni, poczujesz się taki lekki, no że trochę ci się zacznie spać chcieć i że tu zaczniesz odpływać. No i to wszystko zaczynam grać. Kiedy zaczynam to grać, wiedząc, że za chwilę umrę, że już jestem słaby, że już raczej nie wstanę, tego, że już ruchy są bardziej powolne, że już bardziej się będziesz przelewał w rękach, wiedząc to wszystko, grając to wszystko, w ostatecznym momencie, w środku przed samą śmiercią, poczułem straszliwą rozpacz i takie ogromne pragnienie, żeby ktoś mnie uratował, żeby ktoś przerwał to i nie pozwolił mi umrzeć. To było dramatyczne odczucie. Dramatyczne, bardzo rzadko kiedyś coś takiego odczumam. No, i nikt tego nie zrobił. No, bo ujęcie miało być do momentu, kiedy, kiedy reżyser powie stop, a ja nie mogę go przerwać. I właściwie działo się trochę to, że byłem uwiązany między kamerą, a fikcją, a rzeczywistością. A tak jak. Ktoś, kto to robi, że jest uwiązany między właśnie tym, co się dzieje, a tym, że już nie może tego zatrzymać, bo już ciało odmawia mu posłuszeństwa i nie jest w stanie zatrzymać procesu, który zrobił, nawet jeżeli odczuwa to, co ja odczuwałem czyli potężne pragnienie życia. To drugi raz miałem, jak mój mózg zaakceptował, że mam raka. To miałem drugi raz coś przy, przy roli z, z Janem, miałem takie odczucie drugi raz mi się coś takiego zdarzyło, taka histeryczna potrzeba życia. Prze... Ale dokończę tamtą historię i kiedy ona się skończyła. Janek powiedział dobra mamy to idziemy do następnej sceny. Ja wstałem oczywiście z tymi emocjami. no bo Jest to przecież skrajnie trudne doświadczenie, które mi wtedy doświadczyło. Oczywiście miałem ochotę rozpierdzielić scenografię. Chodziłem od ściany do ściany nabuzowany jak Messerschmitt. I wszyscy się jakoś rozpierzchli. Wszyscy gdzieś poszli w ogóle, gdzieś tam uciekli, i, I ja wtedy miałem wewnętrznie. Nigdy tego Janowi nie powiedziałem. Znaczy parę razy wspomniałem, ale jak nawet, nawet, jak się z nim widziałem, nie poruszyliśmy nigdy tego tematu. Ja byłem na niego wściekły ok ok okropnie, ogromnie, że on jakoś. Nie pozwolił mi poczuć się lepiej, nie wiem, nie przytulił mi, że ja nie, nie popłakałem sobie przy nim, że on się mną nie zaopiekował, tylko powiedział następna scena, już. I byłem taki rozżalony. Oczywiście potem robiliśmy film do końca i ja z tej współpracy byłem mega zadowolony, ale gdzieś w środku miałem do niego ogromną pretensję o tą scenę, że tak zostałem sam z tym wszystkim i że to było nie fair, nie w porządku. Lata później jesteśmy przy John'ym. Oczywiście już nie z Janem Matuszyńskim, jest scena, jest scena z inkubatorem, ja tam improwizuję trochę, no jeszcze będziesz sobie tam chodził, prawda, i jeszcze sobie tam jeszcze będziesz, możesz sobie leżeć teraz, leż sobie, leż. Wkładam te rączki, jestem z tym dzieckiem i tam ten inkubator, jest też przecież naklejka, naklejka Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy. I tak sobie siedzimy, siedzimy, ja gram tą scenę, spokojnie, będziesz żył, będzie żył, wszystko będzie dobrze, zaczekam te rączki, koniec sceny. wchodzę patrzę, a tam... Nie będę wymieniał nazwiska, imię, imię, imię też pominę i mówię, co się dzieje? ty ja nie mogłem patrzeć na tą scenę, kurwa. Patrzę, łzy, oczy zalane łzami. Mówię, ale, ale, ale co ty, no nie wygłupiaj się. No nie, no nie mogłem patrzeć normalnie na tą scenę, kurczę, daj mi spokój. Ja mówię, ale co się stało? No ja miałem taką. No ja miałem tak po prostu ze swoim dzieckiem, nie? Tylko, że ono nie przeżyło, nie. No i tak się zadziało jak teraz, nie, że ma, jak tyka zegar, ja dopiero zrozumiałem wtedy, że to moje zachowanie wobec Janka było strasznie egocentryczne. Że my gramy, robimy coś, czasami coś komentujemy, czasami kogoś obrażamy. Tak naprawdę nie wiemy w ogóle, co się w drugim człowieku dzieje. Że ta cała ekipa, która jest z nami na planie, nie wiemy, kto co przeżył. Więc takie zakładanie samemu w sobie, że ma się pretensje do kogoś. To, co ja wtedy przeżyłem jako Jan, wkładając ręce, bawiąc się trochę improwizacją, a jednocześnie odczuwając ogromne współczucie, nadzieję, wlewając w to dziecko, w to sytuację z inkubatorem i tak dalej, jest, umówmy się, kroplą zaledwie w morzu przeżyć tego człowieka. Bo on to przeżył naprawdę. My coś tylko uwiarygadniamy. Bawimy się mniej lub bardziej... I tak dalej. Ale jest to fikcja. Mimo to, że jesteśmy w stanie tak sobie głowę nagiąć, że sami w to wierzymy i nasz mózg w to wierzy, nasza podświadomość w to wierzy, to i tak mamy ten wentyl bezpieczeństwa, który na przykład ja sobie dałem tak, jak opowiedziałem, że wrócę do siebie i sobie to gwarancję zawsze daję, a jak czuję, że tej gwarancji nie mam sam dla siebie, to nie biorę takiego filmu, bo się boję. I ten strach mi mówi, nie idź w to, bo, bo, bo może to być niebezpieczne, tak. A chcesz żyć, chcesz jeszcze parę rzeczy w swoim życiu zrobić, tak. Ale naprawdę jest to jednak i to jest jednocześnie, zdajesz sobie sprawę z odpowiedzialności, którą bierzesz za rolę i za podejmowane decyzje, że cokolwiek to jest moja odpowiedzialność, że cokolwiek bym nie wziął, dlatego robię ten research. Za tych ludzi, którzy naprawdę to przeżywają, za to, żeby ktoś właśnie powiedział, przyszedł i nawet cię przytuli i powiedział. Dave, kurwa, idź w chuj. I ja wiem, co to znaczy. Albo żeby ktoś widział, że ja nie mam siły, ale wielokrotnie zdarzało się tak, że, że ja już nie miałem siły, myślałem, że nie zagram sceny i tylko nagle, nie wiadomo skąd, kiedy ja jedzę rano, po prostu z tą kawą myślę, że już powiem, nie, no nie dam rady, po prostu sorry, ale jestem już tak wyczerpany. Nagle ci ludzie, którzy cię Klepio, kurde, Dave, dasz radę, wiesz i tak dalej. No i nagle wiesz, że nie robisz tego już dla siebie, że te priorytety się zmieniają, że życie jest takie, że przecież tyle filmów powstało, tyle powstaje i tyle będzie powstawać, że jedyne, co możesz dać, to prawdę tego momentu, tej chwili i tego, że widz oglądając to, będzie wiedział, że. I widział to, że ty przeżywasz autentycznie coś, co on przeżył, przez to on się utożsami z tobą, a ja przecież w ten sam sposób, sposób utożsamiam się z bohaterem. To jest nic innego, jak widz, który kibicuje ci, bo ty tylko jesteś przekaźnikiem. Ja udaję jego, a ty udajesz mnie. Tak. I to jest, to jest to samo. I, i, i wierz mi, Yy, właściwie to było tak wspaniałe wyznanie to, co teraz zrobiłeś, że właściwie powinienem tym, tym zakończyć, żeby była taka piękna puenta, ale jeszcze, jeszcze tylko yy, jeszcze chcę o czymś jeszcze Zapytać, dokładnie tak jest. No i hmm. właśnie oglądając Ciebie, my się utożsamiamy. Ja się utożsamiam e, jako widz w każdym. No Niesamowicie działają te role. E, u, 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 utożsamiam się, czuję. Czuję, jak mówiłem, ból, czy czuję e, niepełnosprawność e, e, Mateusza. No tak, tak ale nie da, się, nie, da, nie da się tu, wiesz, zrobić, nie wiem, drogi na skróty. Nie, nie da się tego, <laughs> nie wiem, powiedzieć sobie. Często się spotykam z takim, no dobra, ale jak to, jak to zrobić, jak to, jak to tenczy, jakie będą koszta? No, 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 nie wiesz tego, jak nie spróbujesz, to jak się nie zmęczysz, jak czegoś nie podejmiesz, jakiegoś ryzyka, no może być różnie. Może być różnie, ale no nie da się robić rzeczy w życiu bez wysiłku, bez konsekwencji. Idziesz nawet, jak robisz budowlankę. A ja uwielbiam robić sobie takie rzeczy. No, dzisiaj się prawie spóźniłem, bo wiosna przyszła, ogród, roboty i, i jakieś renowacje, rekonstrukcje i tu. Lubię sobie w tym grzebać, ale ziemia przy, przyjechać, no to trzeba ją wrzucić, tą tonę piasku trzeba przerzucić. No to bolą cię potem plecy. No jest wysiłek, no musisz poświęcić czas. Masz z tego konsekwencje. No, no wszystko jest, ma swoje następca, konsekwencje, jest wysiłek, jest praca, a potem dopiero za jakiś czas y, 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 może będzie jakiś efekt z tego, tak? Albo pozytywny, albo negatywny i tak dalej. No ale nie robiąc nic, nie otrzymasz nic, no nie nie... nie nie popełniając błędów, niczego się nie nauczysz. No to są takie prawidła, wiem, że może trochę oscyluję w, w zdaniach banalnych, ale, ale w ogóle w dzisiejszych czasach mam wrażenie, że wszystko się cofa do bardzo prostych prawideł, no, że, że my jesteśmy już tak przesiąknięci informacjami, tym wszystkim, że tak nawet myślę sobie, kurde, przecież wszystko zostało zrobione. Przecież my już, na, że już my jesteśmy cywilizacją niby tak mądrą, że możemy cytować miliardy cytatów z miliardów, książek, możemy filmowo opowiadać o wielu cytatach. Co ja chcę jakby opowiedzieć, nie wiem, jeżeli zrobię swój film, co ja chcę opowiedzieć swoim filmem jakby, skoro już powstało tyle, że wszystko będzie kopią, wszystko będzie za pożyczeniem. Czy zrobisz jedno ujęcie takie, to powiem ci, po, po, powiedzą, że Sorrentino. Albo zrobisz takie ujęcie, no to powiedzą ci, no, że bardziej Lee, albo, albo jakieś kino, nie wiem, Albo, albo że to jest cytat z jakiegoś innego, tak? Odnoszę się tutaj, bo mam jeszcze za plecami wiesz, biedne istoty lankimosa i, 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 i że to cytaty i że różne rzeczy fuck it! Jeżeli coś. Jest Twoją wewnętrzną prawdą. Znaczy, to jest moja odpowiedź na to. Jeżeli coś ma wyraż wyrażać Ciebie w stu procentach, jeżeli to nie jest kopia, jeżeli Ty się czymś inspirujesz do czegoś i czujesz całym sobą, że to jest to, co Ty masz zrobić, to wiesz, że masz to zrobić w taki sposób. I, i myślę, że to, że nikt nie da Ci nagrody, ja, to są moje odczucia, że żadna nagroda. I nie daje tego, oczywiście jest przyjemna, ale żadna nagroda, żadne uwielbienie, właśnie żadne proporcje typu, że 50% właśnie krytykuje, a 50% uwielbia, tak? albo jeden uzyskał to. Jedyną, jedyną rzecz, którą możesz, możesz, która cię może tak naprawdę wypełnić, to jest to, że ty sam zaakceptujesz to, że zrobiłeś zajebiście swoją robotę. I ty sam powiesz sobie Good job. To powiedz, czy tobie czy najbardziej lubisz grać bohaterów, którzy istnieli w, biografii, w filmach biograficznych, autentyczne postacie żyjące lub nie? No, tak jak Jestem Bogiem, Broad Peak, Chcę się żyć, czy, czy, czy Ostatnia Rodzina, czy, czy Johnny, gdzie właśnie może zrobić gigantyczny research i dokładnie sobie stworzyć tą kreację? Czy to nie ma znaczenia? Czy, czy grasz yy, yy, biograficznie, czy yy, po prostu fik, fik, fikcyjnego? To w pewnym sensie ma znaczenie, bo im mam, yy, im mam trudniejszą przeszkodę przed sobą, tym czuję większą motywację. A jeszcze jak jest z tego, może być ciekawy, fajny scenariusz, który czuję, że... <laughs> Że mnie motywuje, ludzi, których spotykam i widzę, że ten research będzie musi być szeroki, że to wymaga poświęcenia, jeżdżenia, nie wiem, zmiany, tak? No to wiem, że ona idzie tak długofalowo i że daje mi to napęd do, do życia, i wtedy muszę się dużo lepiej zorganizować. A im jestem lepiej zorganizowany, to nagle tego czasu niby mam więcej. Tak wynika z moich doświadczeń, więc ja lubię mieć taki czas, kiedy, kiedy mam jakiś deadline, bo wtedy jestem skupiony. I, I powtórzę, umiem się po prostu lepiej zorganizować. Natomiast i, i też pewnie też z jakichś powodów te, te, te role dostaję. Dużo trudniej na pewno mi jest iść w stronę tego, że nie mam całego tego scenopisu opisu i teraz tą rolę muszę zbudować tak jak w przypadku, nie wiem, filmu Piotra Domalskiego Cicha Noc, gdzie kompletnie podjąłem decyzję, że w ogóle rezygnuję z jakiegokolwiek budowania postaci, tylko to, co jest względnie mi potrzebne, co, co daje rys bohatera, czyli posiadanie brata i, i właściwie. Nie przychodzi mi nic teraz innego do głowy, tylko całe realia i otoczenia, a resztę brałem jakby z własnych doświadczeń. Ale tak, tak samo jakby budowałem to, jak w przypadku innych innych ról. Mój proces pracy z reżyserem, nad scenariuszem przebiegał tak samo, ale myślę, że jedno jest. I tak samo ciekawe jak drugie tylko gdzie indziej są te akcenty przeżyć tak? Tu jak coś sobie przypominasz to bardzo szybko Ci przychodzi przeżywanie tego no bo jest to część twojej historii, którą wkładasz w film, a w drugim przypadku są to historie, które poznajesz, teraz empatycznie je zaczynasz odczuwać przekonywać móznoko i ten ból przychodzi dużo później. Ale czy jest jakaś gradacja bólu i ktoś może powiedzieć, Ty czujesz mniej niż ja albo twój ból jest mniej ważny niż mój albo i tak dalej no nie wiemy tego. To, to na koniec jeszcze dwie rzeczy. Jedna to taka możesz odpowiedzieć jednym słowem lub jednym zdaniem lub wieloma zdaniami jak chcesz. Taka krótka ankieta, ale właśnie filmowa, nie nie Tak. Dziś nie przyjąłbym roli w filmie Disco Polo. Przyjąłbym. E Rola Mateusza w Chce się żyć kosztowała mnie najwięcej. Ten film zmienił mój sposób myślenia. W jakimś sensie zmienił mój sposób myślenia, ale nie kosztowała mnie najwięcej. A, a która? Tomek? Yy, myślę, że, że Tomek, tak. Hmm? Bo jeszcze wtedy pamiętam, miałeś yy, operację tak? i grałeś tak. nawet po zabiegu. Tak, tak, tak. W... A to była konsekwencja mojego niehigienicznego picia whisky. Dzień w dzień i Red Bulli przez, przez dłuższy okres czasu, więc, więc zasłużyłem sobie poniekąd na to, ale, ale pod innymi względami, takich właśnie rozważeniowo powiedziałbym na temat w ogóle kondycji życia, świata, siebie samego, no to, to duże lustro dostałem wtedy, które było. Yy, Potwornie nieprzyjemne. Nie, nie miałem dobrego myślenia o sobie. Bardzo negatywnie myślałem o sobie. Rola życia jeszcze przede mną. Absolutnie. Gdyby nie jesteś Bogiem, moja kariera potoczyłaby się zupełnie inaczej. Na pewno nie byłbym dziś gwiazdą hate parku. <laughs> No, z pewnością potoczyłaby się inaczej, no bo, no bo by zmieniła bieg historii, ale może też bym był gwiazdą w Parku. Przecież Bywam... ja uważam, że gwiazdą w jest Parku jest ty. Nie Nie no. Bywam wybuchowy, czasem nawet zbyt wybuchowy, czasem brakuje mi hamulców. Tak. Za 20 lat zostanę legendą polskiego kina. Będą mnie stawiać obok Gajosa, Kondrata Zapasiewicza. Nie wiem tego, to nie ode mnie zależy. Gdy wchodzę w rolę, robię to całym sobą, dlatego porównania do Daniela Day-Luisa nie są bezzasadne. Jest on symbolem metody stęsawskiego porównywania. Po filmie, chce się, żyć się zaczęło. Trochę tak. Zresztą moja historia nie potoczyła się tak jak Daniela Day-Luisa, ale była bardzo zbliżona, ponieważ wygraliśmy ten sam festiwal w Montrealu i dyrektor, który mnie wziął, kiedy wygraliśmy. Festiwal klasy A w Montrealu właśnie filmem Chce się żyć wziął mnie do restauracji i mówię słuchaj, tutaj paręnaście lat temu przyjechał Daniel Day-Lewis, jeszcze nikomu nieznany, zrobił moją lewą stopę i tak samo zebrałem go na, na kolację i powiedziałem mu życzę ci, żeby twoja kariera była międzynarodowa i z tobą robię tak samo, życzę ci, żebyś żebyś zrobił taką samą piękną karierę jak Daniel Day-Lewis. Jestem w gronie trzech najlepszych polskich aktorów mojego pokolenia. Myślę, że nie znam wszystkich ról, więc nie mogę się i nie chcę się porównywać stylów fantastycznych aktorów, po prostu, jakbyś... o których ja myślę, że ja chciałbym dla nich coś napisać. I nie myślę wtedy o sobie. A to, top 3 takich, dla których chciałbyś coś napisać? A, no to już. No to jest ich bardzo, bardzo, bardzo wielu. No, no to tak wspomniane, czy Gajos, czy, czy Andrzej, Chyra, czy jeszcze teraz z... z, z, Jezus, z teatru... Z grało teraz, tego, co go tak tłukłem. A, e, a tak, nie wiem, wiem, wiem. Boże święty. W basenie, gangster, tak, mam jego twarz no, przed oczami, Ale zapomniałem. No jest mnóstwo, naprawdę. No, co by nie, i ko, pełno kobiet jest też fantastycznych. No, przecież i, i Ania Dymna, czy moja czy, czy mama, czy, czy z Johnego no tych aktorów jest naprawdę mnóstwo. No dla każdego bym coś chciał. Czy, na, czy nawet dla, dla, czy dla Tomka Ziętka, czy dla Tomka Szucharta, który jest w fenomenalnej formie. Czy dla Kuby Gierszała-Kościukiewicza, no, czy, czy dla jakichś młodszych jeszcze, czy dla Deli, czy dla no, jeszcze młodszego pokolenia. No, to przecież jest cała grupa fantastycznych naprawdę osób, gdzie jak sobie tylko wyobrażam, jak oni by zagrali coś, to nie mam poczucia, że ja bym to zrobił lepiej i że ja powinienem pisać dla siebie, tylko wiem, że to są aktorzy, którzy naprawdę są, są fantastyczni. No zwłaszcza mówię, jak patrzę teraz czy na, nie, czy na Tomka Szucharta, czy no, na, na tych młodych, które wchodzą, czyli właśnie na przykład na Dele, czy, na, czy w ogóle na te seriale, które wchodzą, czy to 1800, ten co, co weszło, czyli Bartek Topa. No przecież jak mogę mu nie napisać, że go kocham, jak jest w tym serialu fantastyczny co Cała Plejada, czy Kasia Herman, czy, czy paru innych, którzy to, to zrobili ten czy, ty, dwójka tych wspaniałych reżyserów, którzy ja, ich poznałem i którzy, którzy bią fa fantastyczne rzeczy w nowatorski sposób, Maciej którzy się Bufa. nie Maciej Buchwalka na wspaniałych chłopak. Tutaj. Lata temu jeszcze zrobiliśmy ta, taką, właśnie taki śmieszny wywiad. Gdzie, gdzie grałem sam ze sobą. Zrobiliśmy też, też było wtedy szalony pomysł, więc, no mówię, no całe mnóstwo jest. Ja bym chciał, żebyśmy nie jako aktorzy nie zamykali się w takiej przestrzeni. Chociaż wiem, że ona jest gdzieś zamknięta i pewnie trzeba te, te drzwi potwierać. Gdzieś tam na nowo, żeby nie było w naszej branży takiej zaściankowości, która, która każe się trzymać tego, co, co, co mamy robić i nie wychylać dziuba tam gdzie. Bo tak, tak mam poczucie, że trochę tak jest. Zwłaszcza w, w, w kiedy młodzi próbują coś zrobić i muszą walczyć o dofinansowanie z, z Polskiego Instytutu Filmowego, no to trzeba mieć świadomość, że przecież są tam reżyserzy, którzy już robili i oni też chcą robić przecież i chcą mieć dotacje do swoich filmów, z tego jest przecież jeszcze szereg nowych, młodych, którzy już coś zaczęli robić, tak jak właśnie Buchwald, czy przecież te seriale, które teraz fantastyczne wchodzili którzy, którzy, czy młode kobiety porobiły i tak dalej i są młodzi, którzy też chcieliby by robić, więc ludzi którzy chcą robić jest coraz więcej. Dlatego nie wiem jak ten system ma funkcjonować, żeby a w gruncie rzeczy jak potem się patrzy na statystyki i na to co zostało zrobione jak na przykład źle coś zostało zrobione i potem jest to robione źle jeszcze drugi, trzeci, czwarty, piąty raz i wszyscy mają na to położoną, wiesz, położone, że i wtedy zadaję pytanie: "Ej, jak to jest kurcze? Dlaczego to tak funkcjonuje, że ktoś Robi piąty raz źle, ludzie ciągle piszą, ale gówno, ale gówno I, i, i nadal to jest, ten ktoś robi i jest dofinansowana, ktoś kto ma świetny scenariusz. I, i latami przecież, czy właśnie Buchwald i ten, no wszyscy oni latami przecież wydeptują sobie ścieżki do tego, żeby, nie wiem, zrobić krótki metraż, albo może, że przecież przy Piotrek Domalewski przecież dostał największy budżet, jaki mógł dostać wtedy, też przecież od po, pozdrawiam Kabarowskiego, y, którzy przyzał, założyli mikrobudżety I, i, i tak ten film kosztował około tam, 4 milionów, więc to nawet to nie był film mikrobudżetowy, no ale do, do, tego się tam, do tego się tam podpięło i to był ich pierwszy film, który, który wyprodukowali. No ale, że, no, że młodym jest naprawdę ciężko robić te, te filmy, a ja myślę, że, że też ten model funkcjonowania Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, też nie mam jakiejś takiej ogromnej wiedzy jak on funkcjonuje, ale yy, wiem, że jak te komisje są budowane i raz miałem przyjemność bycia na takiej komisji, Yy I tak dalej, ale, ale może, może powinien być jakiś pakiet właśnie z tych pieniędzy, które są do ogółu dla, dla na, wiem na pewno, że są pieniądze na debiuty i tak dalej, ale, ale może ta droga nie musi być wcale taka kręta i trudna, no bo jakby zobaczyć no, na świecie młode osoby, yy, robią w tym momencie najciekawsze filmy, i może warto by było się nad tym zastanowić. Kończąc ankietę, są sceny lub role, których nigdy nie zagram, nieważne za jakie pieniądze. Są takie. I reżyserzy też są tacy, dla których nigdy nie zagram, z którymi nie chciałbym. Już są. Pracować. Już są. <laughs> Ten jeden, no, no, z nim na pewno za żadne pieniądze e, bym nie zagrał. I to naprawdę za, za żadne. To ostatnie pytanie. I chcę wrócić do tego, czego zaczęliśmy, czyli do Twojego partnera z Roysta, czyli Andrzeja Seweryna. Chociaż różne, na różnych, za, zawsze mentora, choć, choć w Royst Millennium, najmniej Was wspólnie na, na ekranie, bo w, w, w książce Koniec gry mówisz, że gdyby Andrzej Seweryn miał 40 lat mniej i był kobietą, to byś się z nim. Mhm. Ożeniu. Co w nim jest takiego, W Andrzeju, że tak wam się świetnie współpracuje, i czy to nawet było pytanie na czacie: czy planujecie jeszcze w przyszłości współpracę, i czy ważna jest na planie chemia ze swoim partnerem filmowym, czy na przykład możecie się kompletnie nie lubić, albo nawet nienawidzić, ale wychodzicie na boisko i jesteście jak. Łukasz Piszczek, Kuba Błaszczykowski, Robert Lewandowski. Tu i teraz jesteście profesjonalistami, mimo że po zejściu z planu się do siebie nie odezwiecie aż do następnego dnia na planie. Powiem ci, że mam doświadczenia jednej i drugiej. <coughs> że mam, mam doświadczenie, w którym nie przepadałem, nazwijmy to bardziej ogólnie za człowiekiem, z którym grałem a grałem z nim bardzo dużo, zrobiliśmy cały film razem, a, a nie przepadałem za nim i właściwie tylko graliśmy sceny w filmie, a film odniósł duży sukces i tak samo jest w drugą stronę, że grałem z człowiekiem, który który, który jest mi dzisiaj bardzo bliski i tak jak napisałem, bo to prawda, bo Andrzej ma od, odpowiem na dwa pytania za jednym zamachem, bo Andrzej jest bardzo głęboko myślącym o świecie realistą a jednocześnie marzycielem jest w nim taka duża doza doświadczania wszystkiego co się zmienia czyli jednocześnie jest to jedna z najtrudniejszych rzeczy która może towarzyszyć człowiekowi w życiu czyli podążanie za tym co się zmienia i nie zostawania przy tym, co się zna, co się już oceniło i co się doświadczyło. Więc pozwala sobie na tą dozę wolności, która jest mi bardzo bliska i chciałbym, idąc za jego gdzieś tam przykładem, ale nie tylko jego, postępować w życiu, żeby iść cały czas za tym, co się zmienia i nigdy nie, nie pozwolić sobie, żeby jakaś została we mnie prawda na zawsze we mnie gdzieś tam. Pozostała. Um. Poza tym ma fantastyczne poczucie humoru. Pozwala mi przy sobie na bycie sobą, na rzucenie kurwą co jakiś czas i na jakieś szaleństwa, że Janek kręci albo kręcił, <grych> a my <grych> po prostu graćmy zupełnie coś innego i wszyscy po prostu. Padali ze śmiechu, co my, i wchodził w to, i, i, i bardzo kibicujemy, i my bardzo chcielibyśmy razem jeszcze zagrać. I no, Andrzej jest super gościem, naprawdę. Życzyłbym sobie być takim gościem jak on też mam takie uczucie, że jako, że próbował mnie przed wieloma rzeczami nadal mnie próbuje tak gdzieś kurtuazyjnie ostrzec, a jednocześnie daje mi duże pole na myślenie i na analizowanie, a nie nieocenianie. Są rzeczy, rzeczy, które się podejmuje, czy teraz to show, które robi um, z, z, z osobami, gdzie otwiera się, gdzie pokazuje też starszemu pokoleniu, że że nie trzeba się chować z tym, że możesz być starszą osobą o otwartych poglądach, gdzie nie musisz decydować za inne osoby. Możesz mieć swoje poglądy, a jednocześnie mieć otwartą sferę wolności dla innych o decydowaniu o sobie i nie musisz ich oceniać, krytykować, tylko wiedzieć, że ludzie mają różnie i mają inaczej od ciebie. I myślę, że za tą jego działalność społeczną. To jest coś, czym mi imponuje. I chciałbym mieć kiedyś taką. Nie wiem, czy to jest kwestia odwagi, czy może doświadczeń, pewności, czy może samooceny, żeby, żeby tak jak on. Właśnie. Rzucać się w te rzeczy, a nie je najpierw tak zanalizować i tak dalej. Mm, tylko Andrzej się rzuca w te rzeczy i po prostu jest tam całym sobą. No. Bo myślę, że ser u niego wygrywa. To jest coś takiego, co. Ale też wiem, że różnie ma do różnych <laughs> I, że, i że myśmy się chyba spotkali w takim odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Że ta chemia, gdzie było to pytanie, jest bardzo istotna. Myślę, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jeżeli chce się zrobić dobre kino. Po to są te castingi, nie po to, żeby zobaczyć, czy żółty pasuje do czerwonego, albo czy, czy tam ma niebieskie oczy, a miała w scenariuszu brązowe, tylko żeby zobaczyć, jak ludzie ze sobą w ogóle się czują. Czy oni siebie w ogóle czują? Czy, czy co czują? Albo jak się czują ze sobą? Albo co im się w sobie podoba? Albo co się nie podoba? Co ich drażni? Albo co ich nie drażni? Teraz bardzo ciekawe, bo byłem na takim castingu, gdzie właśnie reżyser pytał cały czas po próbie, co ja czuję? Albo co czułem w trakcie? I to było bardzo ciekawe mu. Bo... No bo musiałem mówić prawdę, co, to, co czułem w trakcie i to było takie, no wiesz, no ciężko czasami na to pytanie odpowiedzieć, ale, ale, ale też zrozumiałem, jak właśnie mm, ważne jest jakby, no, jak ja się z tym kimś czuję, z tym partnerem, jakby co ja odczuwam albo dlaczego tak zareagowałem, albo jaka emocja się we mnie pojawiła, że właśnie tak zareagowałem, mm, dlaczego nie. Yy, no i akurat... Taką chemię poczułem z Andrzejem. Wiem, że on nie od początku tak miał. Mhm. Ja natomiast od początku tak w stosunku do niego czułem. I, I nigdy w życiu się tak. W życiu zawsze przy nim czuję, jako partnerze, poczucie bezpieczeństwa. Wiem, że Andrzej jest zawsze super przygotowany. Pamiętam, jak cierpiałem, kiedyś mieliśmy, jak przy. Bo straszne, że dla mnie tak w środku, tak zawodowo, według moich standardów postąpiłem nie, nieetycznie. Że my tam kręciliśmy scenę taką trochę improwizowaną która nie weszła tam w większości do właśnie do, do filmu o rodzinie Beksińskich. Pojechaliśmy na, na, na właśnie na taki stary jakiś, jakąś ruinę. No i Andrzej tam w jednej scenie tam mówi no to może ja ściągnę spodnie i pokażę dupę do kamery. No i i Jakoś mi to tak zakiełkowało w głowie, no i robiliśmy inne rzeczy, ja tam wyskakiwałem, straszyłem, bo tam byłem w tym stroju wampira i wyskakiwałem z samochodu, robiliśmy różne rzeczy. Potem nagle przy jakimś murku ja wstałem, ściągnąłem spodnie i pokazałem dupę do tej kamery. No i, i potem do mnie dopiero dotarło, mówię, ja pierdziele, co ja zrobiłem, mówię, jak Andrzej pomyśli, że ja po prostu jestem takim aktorem podpierdalaczem, że... A, a, tak, a grałem z takim, cokolwiek bym nie zrobił, on za chwilę robił to samo i tak sobie myślę, Boże Święty, mówię, teraz muszę coś innego wymyślić, bo, bo on zaraz zrobi to, co ja zrobiłem i to było straszna męczarnia, chociaż strasznie lubię tego aktora, jest uroczy, ale, ale, ale nie złuściłem się nawet na to, tylko wiedziałem, że mówię, muszę to jakoś tak obejść, żeby było dobrze w stosunku do filmu, no ale zdarzało mu się często tak robić. Mówię Boże, żeby on tak nie pomyślał, że ja tak podpierdzielam jego pomysły i zaraz je zrealizowałem. No dwa tygodnie się męczyłem, tak porządnie się męczyłem, jak z telefonem łaziłem, jak do niego zadzwonić, żeby mu to powiedzieć, że, że go przepraszam. No i nie, nie zrobiłem tego przez telefon, tylko spotkałem się w nim na, na, na właśnie na. Na planie i wziąłem go na bok, mówię: Andrzej, tak strasznie cię przepraszam, że ja to zrobiłem. To nie było celowe. Mi coś nagle strzeliło, ja ściągnąłem, ja bym w życiu tego pomysłu jakby nie, 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 nie zrobił. Andrzej, ja wiem, co ty przecież spoko, przecież nic się nie stało i tak dalej, ale dla mnie to było bardzo, bardzo takie istotne, żeby to wyjaśnić z nimi. I myślę, że w ogóle właśnie w tych relacjach często chodzi tylko o wyjaśnienie. Nie? W sensie ja się też tego uczyłem, bo, bo przecież też startowałem w tym zawodzie i wiedziałem, co mnie, co mnie tak naprawdę blokuje, dlaczego się tak boję, dlaczego mam taki strach, dlaczego nie mówię, dlaczego się zamykam w sobie i tak dalej. No bo nie mówię. I to myślę, że to jest taka, taka rzecz, która jest na sam start. No trzeba powiedzieć, no słuchaj, boję się, tak? Albo denerwuję się, no bo gram z tobą i się, i się spotykam i się denerwuję, i no nie wiem, jak też wypadnę. Nie mam takiego doświadczenia, więc się boję, więc się lękam. Słuchajcie, denerwuję się i też to, i też to mówię, bo ludziom się wydaje, że ja mam takie doświadczenie, że ja się nie denerwuję, że przychodzę na plan i oni się nie denerwują i, i że tylko ja jestem spokojny, bo wchodzę, oni widzą, że ja już jestem tą rolą. I tym tym, i że ja się, no, no oczywiście, że się denerwuję, tylko to jest to, że ja wchodzę i jeżeli się naprawdę denerwuję, to mówię, że się denerwuję. Że jestem zdenerwowany, bo tak czuję, nie wiem, bo się nie wyspałem, bo, bo, bo całą noc myślałem, jak ten pierwszy dzień wyjdzie i gryzłem zęby, po prostu, że jak ta scena pójdzie, bo jeszcze, jeszcze można ją zrobić tak albo tak, jeszcze nie podjęliśmy decyzji, jak to będzie, albo że nie wiem, że gram, pamiętam jak grałem pierwszą scenę z Robertem kurwa tak się denerwowałem, mówię, jak ona wypadnie, jak najmrockiej grobie, mówię, jak my w ogóle razem, gdzie mamy bardzo na planie. Ekspansywny charakter, tak jak my się ze sobą poukładamy, jak my ze sobą do dzisiaj dzwonimy, wymieniamy się nowinkami z, z branży audio, wideo. I dzięki Robson za to, bo, 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 bo fajnie się udało to lata z, ze sobą dwa-trzy lata dzwoniliśmy i wymienialiśmy się. Ja bardziej od niego czerpałem i, i udało się taki no, ten, taki zestaw skompletować, który fajnie i gra i fajnie to, to wygląda. No ale, ale, ale denerwowałem się potwornie, tak. I wydaje mu się, dopiero jak potem spojrzałem, wydaje mi się, kurczę, że, że mówię, kurczę, on chyba się też denerwuje w ogóle i tak dalej. No ale potem zagraliśmy, potem doszło do jakiegoś spięcia, to wszystko, wiesz, wybuchnęło i potem już, już potem już szło, już mieliśmy super zabawę i, i też taki przyjacielski fans z rozmów po prostu. To jest, jest ciekawie myślącym, błyskotliwym... W Fajnym gościem jest po prostu, który masz ma, Saskiej Tak, tak. Nasz sąsiad z Saskiej Kempy, dokładnie. No i dużo, dużo mam takich osób, które, do których się przekonałem, tak czy to ludzko. No. Julka Kioska, którą zrobiłem serial, nie zrobiłem z nią filmu. Marzyłbym, żeby kiedyś z nią zagrać, bo uważam, że to jest też koleżanka z naszej Saskiej Kępy i, z, i ten, i, i, która jest wspaniałą aktorką, o wyjątkowej wyobraźni, możliwościach adaptacji i tak dalej. I, ym, głupio mnie mówić, że trzymam za nią kciuki, bo, bo ona sobie świetnie poradzi, czy świetnie sobie radzi, ale, ale ja mam taką potrzebę, że chciałbym jej więcej, bo wiem, że jej talent no, no, no jest po prostu tak szeroki i tak możliwości są tak ogromne, no, że jak gdybym coś miał dla niej, to bym jej to przyniósł z, z bukietem kwiatów i błagał ją na kolanach. Julka, błagam cię, przeczytaj i daj znać, że chcesz to zagrać, proszę cię i, i tak dalej. No, jest mnóstwo takich aktorów, do których ja jako bym po prostu no, klęczał, żeby, żeby to przyjęli. Julka jest no, na pewno w top 3 bo wcześniej wymieniłem większości facetów, no nie no, Annę Dymną też wspomniałem, ale, no, ale Julka Kioska no jest, jest fantastyczna. No już nie wiem o czym zaczęliśmy ten temat, bo mówię tych, tych ludzi wspaniałych jest naprawdę. Tak o takiej wyobraźni, no Andrzej ma taką wyobraźnię, że no jak scena na motocyklu, tam leci coś z góry, mieliśmy zagrać, że o, leci i, i, i nas zbóż, mieliśmy sobie to wyobrazić, bo tam Jerzy Skolimowski mówi, no to tam z góry będzie leciało, tam bo zrobimy to w postprodukcji. Ja się odwracam, mówię, co ten Andrzej tam gra? On jeszcze coś gra. Ja, ja mówię, jaką to gra? Mówię, co on tam jeszcze można zagrać? No, no kurczę, leci z góry reakcja i już koniec ujęcia, tak? No co on tam jeszcze gra? Ja, ja i to mówię, dobra, jedno, jedno ujęcie Mówię, poświęcę, spojrzę, co on tam robi, żeby się nauczyć. Mówię, trudno, najwyżej mnie Jurek opierdzieli, że źle zagrałem. No i tak ujęcie, ja patrzę, co Andrzej robi, Andrzej jeszcze się wychylił, zagrał, że to się zbliża... I dopiero się zasłonił. A ja tylko grałem to, że to leci i ucieczka. A on jeszcze zagrał, że to leci i to się zbliża. Zobacz, trzeba mieć wyobraźnię, żeby sobie chociażby coś takiego wyobrazić, że to nie tylko ktoś ci daje komendę, ale ty myślisz o, oh, fuck, to jeszcze, to jeszcze ja zauważam, to jeszcze leci i dopiero się chowa. Mówię, ty skubany ty. No i tak się i tak się uczy. Dlatego, no, dlatego ja mam ogromną tęsknotę na przykład do teatru, pomimo, że, że bardzo mało w nim gram praktycznie w ogóle, no, ale wiem, że też że bardzo dużo się człowiek uczy właśnie w teatrze, jak podpatrywałem, nie wiem, Adasia Woronowicza, Romę Gąsiorowską, Rafała Maciejskiego i tak dalej, jak się z takimi ludźmi prze, przebywa. Bardzo szybko się, ja przynajmniej jestem w stanie. Te elementy z nich wyciągnąć, rzucić do siebie i, i poszerzać swoje umiejętności poprzez ich praktykę, poprzez ich warsztat, i tak dalej. W filmie to w ogóle nie ma na to czasu, bo nawet jak coś ci się spodoba. To nie ma takiego czasu na analizę, bo wiesz, że tutaj czas scenę to zas. pieniądz i to jest po prostu ty masz być teraz skupiony tylko i wyłącznie na swojej robocie. Więc tak nawet widzisz, jak to opowiadałem, taką prostą scenę z Andrzejem, no to, no to i tak musiałem mocno szybko w sobie rozważyć, że, że mogę też... Zepsuć ujęcie u takiego reżysera jakim wspaniałym i wielkim i uznanym jest Jerzy Skolimowski, więc ale i tak ta chęć rozwoju i tego, co ten Skubaniec tam zrobił, była zbyt duża. Tak? A Andrzej jest dla mnie w ogóle taką ciekawą personą o bardzo wielkiej wyobraźni, jak właśnie nie pokazywać, tylko jak coś wewnętrznie, wewnętrznie zagrać. To wielokrotnie widziałem przede wszystkim podczas obserwacji jego przedstawień, jak gra w przedstawieniach, tak? Czy jak tego Heideggera gra, czy, czy, czy no właśnie w, w Teatrze Nowym, no to, czy, czy w no, bra, nie braciach, tylko no, w Nowym Jierku co się dzieje, co o, o, o homoseksualistach, co Prior, no co grają, ale już my, nie, Jezus, nie pamiętam, no ale wiadomo o co chodzi. No, no to jak on zagrał tam pijanego, to ja, ja po prostu miałem po prostu i nagle trzeźwiutki wiesz, w trzy sekundy. Nie? No to, 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 na, na temat tych anegdot, to wiesz, no to sztuką mnie jest zagrać i się nawalić i zagrać scenę pijanego, tylko sztuką jest później grać inne sceny. Mhm. No ale, ale nie naprawdę no to jest no mnóstwo jest takich yy, aktorów. Ja bym chciał ich oglądać codziennie, naprawdę codziennie. Móc obejrzeć sobie jakiś naprawdę fajny, fajny serial z ich udziałem i wiedzieć, że to, że to wszystko zrobiło, zostało zrobione z taką pasją. Nie lubię takich właśnie rzeczy, które widzę, że są właśnie takie odtwórcze. Nie? W sensie, że a, zrobiliśmy. Dobra, fajnie i tak dalej. No. Bardzo dziękuję za wszystkie. Wyznania niesamowite dzisiejszego wieczoru i życzę. Po pierwsze, żebyście dostali fantastyczny scenariusz z Andrzejem. Z Andrzejem. Tak, tak ale też tego, żeby doszedł do skutku ten projekt piłkarski, mm -hmm. tej, tej patologiczny o tych, o tych młodych zawodnikach i ich, ich marzeniach niszczonych. Bardzo ciekawa rzecz. Tu promocję zapewniamy wtedy. No, to jest, to jest warta historia opowiedzenia. Ja też mam. Trzymam mniej lub bardziej kciuki za, za ludzi, którzy są za to odpowiedzialni. No może się jeszcze tak ułoży życie, żebyśmy to zrobili. Ja w to pokładam ogromną nadzieję, bo wiem, jak wiele zła jest robione i to takiego nie tylko ze strony jakby rozwoju kariery młodych ludzi, jak oni śpią, mając... Nie wiem, 10, 12 lat są przewozieni, wiesz, śpią w samochodach, jedzą w samochodach, żyją w samochodach, mając tam 10, 11, 12 lat, ale też właśnie tego reżimu, który mają nadane, nadane z góry. Także oni nie wiedzą często, czy mają taką pasję, tylko no tak. rodzice chcą. No tak. I, te, I to, że rodzice. W większości są odpowiedzialni za ich tragedię, to myślę, że mógłbym się pod tym podpisać, bo już przez te parę miesięcy, jak researchowałem, to, to, to od działaczy, poza tr po trenerów i, i całkiem innych mówią, no to, to wszystko, w większości jest to wina jednak takiej presji rodziców i tak dalej. A z drugiej strony, jak się bada to środowisko, wchodzi się w to środowisko piłkarskie, Boże święty, no to tam też się dzieje. Pamiętam, jak um, powstała szkółka Barcelony w Warszawie, Eskola, i była Rzesza Dzieci, przyszła na Casting, tak, tak. Na, 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 na testy. Sześciolatki, wszystkie, większość, tak. ubrana już w, w, od Getry, Buty, stroje Barcelony, no ja tam robiłem z nimi rozmowy, wywiady i dlaczego chcesz i tak dalej. I no, jeden właśnie sześciolatek mi powiedział, bo ja chcę zarabiać jak Leo Messi. Zarabiać, czyli taty tutaj widać. Zobacz, jak zobaczek, to jest Inne. podobne. Ja na przykład widziałem wielokrotnie, jak mama szarpie dziecko, żeby ono weszło na casting. A ono rzuca się na podłogę i mówi: Mamo, ja nie chcę, uryczane, ja nie chcę tam iść, ja nie wiem, co ja mam tam robić, pa co ty mnie tam wiesz, to zostaw mnie, Chodź, tylko spróbujesz. I podnosi to dziecko z tej podłogi i szarpie go na ten casting, żeby to dziecko zakrało w reklamie. Czy to, że to dziecko zagra w reklamie, że dostanie, nie wiem, tam 5 tysięcy za tą reklamę, czy nawet czy dwa, czy cztery, nawet niech dostanie 100 tysięcy, to dziecko za tą reklamę. Czy to jest warte naprawdę tego, żeby terroryzować to dziecko? I ja widzę takie rzeczy i, i ja już mówię do reżysera mówię czemu, wiesz co, no, przytulę to dziecko, zagram z nim robię jakąś fajną atmosferę, w sensie, żeby ono się w miarę dobrze poczuło, ale ja wiem, że to dziecko wiesz, wielokrotnie dostaje takie, zwłaszcza przy castingach z dziećmi. To bardzo, to bardzo jest trudne. Dlatego mam taką prośbę: jeżeli dziecko się rzuca do rodziców, jeżeli dziecko się naprawdę rzuca i mówi ci, że nie chce, to nie pchajcie jej na casting, bo ono i tak nie wygra tego castingu. Bo, bo to wszystko widać, to wszystko to jest mój apel, taki, bo przecież my to widzimy widzi to reżyser, przecież to widać w kamerze i ta mama, która tam z kadru podpowiada, którą każdy próbuje uciszyć no ale weź zrób to, bo przecież się nauczysz albo powtarza, nie, nie, nie tak tego powiedziałeś nie tak, zrób to tak na, 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 nie, 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 na, 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 na A fajnie, że ci uczyłam w domu, powtórz na, 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 jakby wiesz, jeżeli ktoś jeżeli ten rodzic myśli, tak. że to dziecko powtórzy nawet na, 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 na tak jak mama chce i że robienie filmów polega na tym, że to dziecko powtórzy tak jak mama na, 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 na no, to tak się w filmów nie robi. No, to dziecko ma się czuć swobodnie i po prostu odpowiedzieć tak, jak człowiek, tak, jak ono czuje, i takim, jakim jest w tym wieku, w którym jest i jakby nic tego nie zmienia. Znaczy po drugiej stronie są normalnie myślący ludzie o życiu, yy, którzy chcą pracować z ludźmi otwartymi, z ludźmi chcącymi, chcącymi przede wszystkim to robić, chcącymi tam być, tam przyjść i dobrze się przede wszystkim bawić, bo my nie chcemy też, żeby nasz zawód był, bo i tak gramy tak trudne rzeczy, że myśląc o tym tylko w ten sposób byśmy tylko cierpieli, więc chcemy mieć fajny przelot z fajnymi ludźmi. Cieszyć się chociaż tym, że coś fajnego wymyśliliśmy, albo wielokrotnie gramy trudną scenę, a potem się cieszymy, że ona dobrze wyszła, żeby się cieszyć, żeby tej pasji nie zgubić, żeby tą pasję podkręcać, że często po udanym ujęciu podbiegam do operatora, do ostrzyciela, mówię: Kurwa, jak to, wy, jak to wyostrzyłeś? No, Żyleta, jak ty to zrobiłeś? Tu, ciach, ostro, tu, ciach, ciach, ciach. A potem usiadłem za tym pokrętkiem i tam mówię: Jakie to jest trudne w ogóle? Tak wiesz, do. Centymetra, a tam musisz być z ostrością, a tu ci jak to zrobił tak, a tu tak, a to już 20 centymetrów, a to 40, a to ile jest do tamten, a to sprawdź, 4,20, podbiegam z miarką 4,20, wiesz, no i teraz wyostrzę to tylko wiesz. No i to jest tak właśnie, żeby po pierwsze, nie zgubić pasji, Najpierw ją rozbudzić, potem ją przytrzymać, a potem jej nie zgubić i całe życie ją podkręcać w sobie, żeby mieć pasję do życia, do ludzi, do rozwijania się, a nie do szarpania się z dzieckiem na podłodze i wrzucania go na casting. Bo niech nawet to dziecko zagra, nawet niech będzie w miarę zdolne to one zagra dwa, trzy razy, a potem powie: Mama, nie. Piękny apel, jeśli nas tak. słuchają rodzice: to samo dotyczy: nie róbcie na siłę z dzieci. Gwiazd sportu. kina i sportu to samo. Ileż ja widziałem rodziców ojców wyzywających, bo nie podał, tylko sam się i zakiwał i nie strzelił w końcu. O, ja już, ja już widziałem takie tak. rzeczy, że jakbym ci położył je tutaj na stole, Domyślę. to byś nie... No, ale no, jesteś w tym tak. świecie dużo dłużej, więc myślę, że się też naoglądałeś tych rzeczy sporo. KOR, Komitet Oszalałych Rodziców, to tak to nazywamy. A, no jest, sport. jest, KOR jest. Jest bezwzględny ten kor i bardzo niebezpieczny. Hmm. Jeszcze raz ci bardzo dziękuję. Ja tobie również za dziękuję ci za zaproszenie. I wam drodzy widzowie, nie, nie za dużo z was się dodzwoniło. Trudno, y, przepraszamy, ale y, ani na czat, ale nie byłem w stanie się y, oderwać dzisiaj od y, gościa. Więc bardzo, bardzo dziękuję. Dawid Ogrodnik był moim i waszym gościem. Wszystkiego dobrego poświątecznego. Tak jest. Dobranoc, do zobaczenia. Dobranoc. Kanał sportowy. Tu jesteśmy na ty.